sercem na dłoni dzisiaj się z Państwem witamy, bo to taki wyjątkowy dzień w roku, kiedy tej miłości powinno być jak najwięcej. Dzień dobry, mówimy w poranku Echo 24. Arkadiusz Skarbowski. I Ewa Masilonis. Dzisiaj mamy wtorek, 14 lutego, tak jak Ewa wspomniała, najbardziej miłosny, wyjątkowy dzień w roku, a imieniny w tym dniu obchodzą Cyryl, Metody, no i oczywiście Walenty. Wszystkim solenizantom chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia, no przede wszystkim dużo miłości na co dzień. No i proszę Państwa, uśmiechu. I uśmiechu. Uśmiechu i pozytywnej energii. No i proszę Państwa, w związku z walentynkami na naszym Facebooku ogłoszony został konkurs. Znamy już zwycięzców. No i teraz troszeczkę niepewności, chwila niepewności. Nagrodę pierwszą, czyli voucher na 5-daniową kolację degustacyjną dla dwóch osób w restauracji Hotel Topacz wygrała. Wygrała pani Dorota Morka, a z kolei voucher na zabiegi spa dla dwóch osób w Centrum Rekreacji, również Hotelu Topacz, wygrała pani Karolina Ciesiołkiewicz. Serdecznie paniom gratulujemy i życzymy miłego wypoczynku. A zaglądając do kartki z kalendarza, warto zwrócić uwagę na rok 1964, 14 lutego 1964, kiedy to nastąpiła premiera filmu Wiano w reżyserii Jana Łomnickiego. W roku 1992 Lech Kaczyński został prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Z kolei rok 2010 w Gdyni otwarto Narodowy Stadion Rugby. U mnie dzisiaj będzie urodzinowo. Mianowicie w roku 1929 urodził się Roman Kłosowski, polski aktor, który głównie znany jest z takich ról, powiedzmy, drugoplanowych. Szczególnie chyba wszystkim zapadł jako Maliniak, pamiętny Maliniak z 40-latka. W roku 1946 urodził się z kolei Piotr Kaczkowski, legendarny głos radiowej trójki, który znany jest z tego, że nie lubi się pokazywać i rzeczywiście bardzo chroni swój wizerunek. Jest także laureatem wielu nagród za swoje wybitne osiągnięcia. Swoje 82. urodziny obchodziłaby dzisiaj również Krystyna Sienkiewicz, polska znakomita aktorka, która, jak wiemy, dwa dni temu zmarła. Z kolei 81 lat kończyłaby dzisiaj także Anna German. A co dzisiaj w programie? A dzisiaj w programie będzie walentynkowo i będzie dużo o miłości. A rozpoczniemy od rozmów o miłości w kinie, w filmie, jak była przedstawiana, kiedy się pojawiła. Myślę, że to będzie bardzo interesujący temat. Ponadto porozmawiamy z wrocławską Miss na ten temat, jak spędza walentynki. Doradzimy także Państwu, szczególnie Paniom, jak przygotować na walentynki fryzurę, ale nie tylko na walentynki, ale również na karnawał, który przypominamy także trwa. Porozmawiamy również o tym, jak ten wyjątkowy dzień walentynek można wykorzystać w inny sposób i na przykład pomóc Matce Ziemi. Czyli powiemy po prostu o eko-walentynkach. No i oczywiście w naszym programie nie zabraknie kucharza, a dzisiaj będziemy robić specjalne, miłosne, walentynkowe ciasteczka. Czyli tak naprawdę będzie cukiernik, chyba tak możemy powiedzieć. Cukiernik, i zaraz, tak. Zaraz będziemy też tutaj się do niego... Też może na obiad coś przygotuję. No wiesz, w walentynki chyba można dużo słodkiego jeść, nawet na obiad. Także zapraszamy Państwa już do naszej kuchni. A my już znajdujemy się w naszej kuchni, a z nami pan Szymon Czubkiewicz z Simon Cook oraz Magdalena Majkowska. Projekt Kocham Jeść. Dzień dobry. Co dzisiaj będziemy w naszej kuchni z okazji walentynek przygotowywać? Bardzo, 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 bardzo walentynkowo. Mnóstwo serc dzisiaj, co? Też włożyłaś troszeczkę miłości? Oczywiście. W to wszystko? Oczywiście. No dzisiaj taki dzień, że można tutaj wszędzie serca dawać, wszystkim serca dawać i swoje serce też komuś dać. I to są takie te kalorie, które podobno dzisiaj się nie liczą, prawda? Dzisiaj tak jak w tym co czwartek. Nie, nie ma. A to chyba kalorie ujemne, słyszałem walentynki. O, tak, to im więcej słodkiego rozmawiać. Jesz, tym bardziej chudniesz. Więc dzisiaj zjemy tak samo podobno z kapustą jest, ale akurat słodkości się zamieniają tak tylko 14 lutego. Kwestia dobrego właśnie tutaj. Słuchajcie, ale dzisiaj oprócz tego, że pieczemy piękne ciasto, oczywiście z Szymonem, które jest rewelacyjne i najlepsze w słodkościach, najlepsze osobą, którą poznałam, dziękuję to robimy bardzo. Też super zdrowe, żeby nie było, że tylko takie mączne. Mamy też owsiane ciasto. Będziemy robić ciastka owsiane. Tak, z dodatkiem żurawiny, z dodatkiem rodzynek, także będzie fajnie, smacznie i zdrowo. I mamy też krótki przepis na te ciasto owsiane, bo tak naprawdę potrzebujemy proste rzeczy, czyli tylko płatki owsiane, jajka, mąka, masło, cynamon, no i trochę cukru. Trochę cukru. No trochę cukru. Dzięki takie, które każdy ma w domu. Dokładnie. No a cukier jest potrzebny, bo przecież co to za ciastka bez cukru? No już nie przesadzajmy. No nie. Czasami lepiej tego cukru nie zastępować niczym innym, tylko faktycznie cukier użyć. A powiedzcie jeszcze, to jest zwykła mąka tortowa? Tak, to jest zwykła mąka tortowa. I mąka czy musi
być tortowa? Czy? Można, może być inna pszenna, żytnia może być na przykład, czy gryczany użyć, też będą fajne, smaczne. Dobre pytanie. No więc właśnie, są zamienniki, a wiadomo, że w Kocham Jeść też mówimy jak... A zamiast cukru możemy można jeść inaczej. Można dodać miodu, można dodać ksylitolu, także są naprawdę różne możliwości. Ksylitolu? Tak. To jest rodzaj cukru, taki tak. Bardzo zdrowy. Bardzo zdrowy, i my to wymieszamy. I włożymy do piekarnika na ile? Na około 15-20 minut, w zależności od ciastek. Te ciastka, tak naprawdę kruche ciastka, bardzo przepis podstawowy, mniej więcej do zrumienienia tak naprawdę ciasteczek, a te na około 20 minut. Dobrze, Szymon, zanim zaczniemy piec, opowiedz nam może, jak to się stało, że faktycznie cukiernictwem się zainteresowałeś, pieczeniem ciast. U mnie to taka historia jest trochę śmieszna, bo z wykształcenia jestem prawnikiem, ale gdzieś ta pasja do gotowania, do pieczenia zawsze była. U mnie się celebrowało jedzenie, siedzenie przy stole, gotowanie, pieczenie, robienie przetworów. No i czyli rozumiem, zanim sprawa trafi na wokandę, najpierw do piekarnika jedziesz coś upiec. Najpierw tak. Najpierw idę dla znajomych i dla wszystkich upiec coś dobrego, a później nie, na wokandę nie idę. Tutaj drogą swoich marzeń, drogą swoich pasji, no i spełniam swoje gdzieś tam marzenia i cele. I prowadzisz bloga. Prowadzę bloga Simon Cooks. Tam każdy znajdzie coś dla siebie. Także te ciasteczka, które dzisiaj będziemy robić, znajdziecie Państwo na stronie www.simoncooks.pl. Ja tak podglądałam sobie, troszeczkę zaglądałam na Twojego bloga i tam jest dużo pięknych tortów. No są, ostatnio zresztą. Robiliśmy na Twoją urodziny zresztą i był najpieszniejszy, bo w ogóle był taki niesłodki. No znaczy, nie był słodki. Taki był tort niesłodki, to był najpyszniejszy. A taki, że nie był gorzki, po prostu był taki, że jakby Szymon redukuje ten cukier bardzo skutecznie. Tak? Słodko, niesłodki. Ale my dzisiaj... To, że pieczemy ciastka, to jest jedna część, a druga część jest taka, że my będziemy je kolorować lukrem. Wow, będziemy mogli więc też... To znowu będą piękne, troszkę cukru autorskie będzie. Ciasta, więc będziemy mogli sobie dla swojej walentynki dzisiaj, każdy z nas będzie mógł sobie zrobić. Czyli będziemy sobie lukrować. No to dobrze, no bo to jest taki dzień w roku, kiedy tego lukru zdecydowanie... Na walentynki można troszkę lukrować, także jest dobrze. No właśnie, a jeszcze porozmawiajmy na temat składników w ogóle do ciast, bo kiedyś słyszałam taką teorię, że do ciasta zawsze należy dawać najlepsze rzeczy, bo to jest też taka metafora życia, co się do tego ciasta włoży, to się później wyjmie. No to prawda, ja stawiam na jakość, zawsze na jakość, na najlepsze produkty, dobra kremówka, dobra mąka i wszystkie składniki. No jednak w dzisiejszej dobie my zwracamy uwagę na to, co jemy, jak jemy, no i co wkładamy do garnka. No właśnie i fajnie jest też coś zrobić samemu, bo nie ma to jak zapach domowego ciasta. No pewno, a takimi ciasteczkami jakkolwiek wyjdą, czy wyjdą proste, czy wyjdą krzywe, na pewno nasza druga połówka się ucieszy. Ale zawsze też jakieś pozytywne wspomnienia też się tutaj włączają. Dokładnie. W nas. I to nie tylko druga połówka, ale to może być mama, to może być przyjaciel, przyjaciółka. Tak. Dzisiaj jest Dzień Miłości, także kochamy się wszyscy razem. A widzieliście takie foremki? Zobaczcie, jaki bajer. O, coś takiego mamy. Mamy takie końcówki. No, można powiedzieć, Simon Cooks, tak. Ale my musimy tutaj zrobić taki Kocham Jeść. Można. Obawiam się, że codziennie byśmy tylko jedli Kocham Jeść. Są takie różnego rodzaju właśnie... Na każdej panierce. Tak, o, zobaczcie, końcówki, literki. I to jest bardzo fajne, bardzo można spersonalizować ciastka na zasadzie właśnie Kocham Jeść, Simon Cooks. I to można kupić w każdym sklepie, czy to jest jakiś specjalny cukierniczy sklep? Tu akurat w jednym ze sklepów przypadkowo może zepsuć. Zobaczcie, jak najbardziej. To robimy w tą stronę. Jak, złamałaś serce, złamałaś nam serce. Ale widzicie, coś takiego jest, fajnie w sensie wychodzi. Było jedno wycięte, tak? Już ale generalnie idziemy, mam I Love You i to się normalnie ładnie... Tak, Magda robiąc swoje serce musiała przy tym złamać dwa inne. No dokładnie, no. Słuchajcie, to jeszcze wracając do tego ciasta, bo to są ciasta kruche. Tak. Ciastka, przepraszam. I jakie to jest ciasto dokładnie? Co tam jest w środku? Tutaj mamy masło, też dobrej jakości używam masła, bo jakoś tak wychodzę z założenia, że a zawsze... A dobrej jakości masło to jest to, co ma 82% cukru, co najmniej 82%. Procent tłuszczu. Tutaj jest akurat... Słodkie masło, nie słodki tort, wszystko tutaj na tutaj mam akurat 83% tłuszczu, także najlepsze masło, jakie jest na rynku. Dwa żółtka, trochę mąki, no i ugniatamy. Czyli ugniatamy żółtka, cukru. Jajka też wiejskie. No ja oczywiście. Od naszej kury grzebiącej, polskiej kury grzebiącej bez GMO. Fajnie, jak tam mamy możliwość kupowania takich właśnie wiejskich kur. Mamy bardzo fajne na terenie województwa dolnośląskiego kury i też
też warto gdzieś tam znaleźć w internecie miejsca, gdzie można takie kury, jajka od naszych polskich dolnośląskich kur kupić. Na pewno, a zresztą to też na ciasto, na takie ciastka kruche, to też jest fajny przepis na przykład na tartę, prawda? Dokładnie, to jest bardzo podstawowy przepis i możemy go bardzo różnorako wykorzystać. O tym bardziej szczegółowo już za chwilę. Będziemy wracać do Was na pewno. A Państwa zapraszamy na krótką przerwę, po której do Was wracamy. Poranek Echo 24 wciąż trwa, a my teraz połączymy się z naszą redakcyjną koleżanką, reporterką Martą Laburdą. Marta znajduje się w kwiaciarni w otoczeniu róż, tulipanów. Ze kwiatkach za bardzo się nie znam, nie wiem co tam jeszcze storczyki jest za tobą. Widzę. Storczyki, tak, storczyk to jest to po lewej. Marta, jaki jest twój ulubiony kwiatek? Pewnie róża. Tak, róże między innymi, choć według niektórych to kwiat banalny, ale ja akurat jestem zwolenniczką tych tradycyjnych kwiatów. Dobrze powiedziałeś, Arku, znajdujemy się w kwiaciarni i wszyscy jesteśmy w romantycznych nastrojach, no bo przecież jak wiadomo, święto zakochanych. Tak więc o kwiatach między innymi dziś będziemy mówić, a jesteśmy w towarzystwie pani Pauliny, florystki i pasjonatki kwiatów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed chwilą kolega zapytał mnie, jaki jest mój ulubiony kwiat, a jaki jest pani ulubiony kwiat i jaki według pani kwiat powinno się dawać ukochanej, ukochanemu na walentynki? Przede wszystkim powinno dawać się kwiaty szczere. Szczere od serca, bez zależności, ile kosztują, bo to jest święto, kiedy miłość powinna zwyciężyć. Nie materializm, nie inne sprawy, więc mamy tutaj szeroką gamę kwiatów, przede wszystkim piękne polskie róże, które wytrzymają w niewiennym domu po prostu przynajmniej 2 tygodnie. I to jest właśnie szczery dany kwiat. Moim osobiście ulubionym kwiatem to jest Eustoma od wielu lat. Długo wytrzymuje, pięknie wygląda. Taka mini różyczka, jak to dużo osób nazywa, która się nie zna na kwiatkach. Czy to, jaki dajemy kwiat, też zależy od tego, jakiej osobie, w jakim wieku ten kwiat chcemy dać? Każdy lubi inne kwiatki, więc to zależy właśnie indywidualnie, co dana osoba lubi, jakby co byśmy chcieli ofiarować tej ukochanej, wyjątkowej osobie. Ja osobiście swojemu synkowi, który w tym roku kończy 7 lat, ofiaruję, znaczy żeby on ofiarował swoim ulubionym koleżankom, będą to tulipanki. Tulipanki, a właśnie, mówi się też, że czerwona róża to symbol miłości. Czy jeśli damy przyjaciółce czerwoną różę, to źle, czy to dobrze, czy w takim razie powinniśmy może dać jej coś innego? Przyjaciółce jako kobieta kobiecie, czy kobieta mężczyźnie? I odwrotnie. Ogólnie, moim zdaniem, ja nie bawię się zabobony typu żółta róża, zazdrość, nie, brak zaufania. Jest to po prostu danie kwiatka. Jeżeli ktoś naprawdę chce dać, to może czerwonej róże, czerwoną różę w komuś w wieku 6 lat, 8, 80 lat. To jest indywidualna sprawa. Dziękuję bardzo. To była pani Paulina, florystka z Wrocławia. My w kwiaciarni jeszcze pozostajemy i o kwiatach będziemy mówić dalej w kolejnych wejściach. Marto, bardzo Ci dziękujemy. Oczywiście z Martą będziemy się jeszcze łączyć. A teraz? A teraz już zapraszamy na przegląd prasy, bo mimo tego, że mamy dzisiaj walentynki, to do prasy także warto zajrzeć. A dzisiaj ten przegląd przygotowuje Marian Maciejewski. Pewnie same tematy miłosne. Dzień dobry. Dziś walentynki, a mnie walentynki kojarzą się z pierwszą kobietą w kosmosie, czyli z Walentyną Tereszkową. Jeśli chodzi o gazety, wszystkie gazety piszą dziś o wypadku, ale troszkę z innej strony. Kraksa Szydło decydowało 30 metrów Gazeta Wyborcza. Wypadek rządowej limuzyny, generał Polko, porażka kierowcy, to Gazeta Wrocławska i Rzeczpospolita. Nowe fakty w sprawie wypadku. I tu okazuje się, że monitoring wykazał, iż między pierwszym samochodem na sygnałach świetnych, a samochodem premier Szydło było 30 metrów i to nie jest właściwa odległość. Poza tym prawdopodobnie ten samochód z panią premier nie miał żadnych sygnałów ani świetnych, ani dźwiękowych. I to już jest druga okoliczność, która wskazywałaby, że to, co do tej pory mówili świadkowie zboru, bo niektórzy nie potwierdzali, ci z zewnątrz mieszkańcy, to może być, to jest, wymaga wyjaśnienia. I tutaj do tego
na razie określanego jako sprawca, czyli kierowcę tego Fiata, zgłosił się mecenas Władysław Pociej, jako bezpłatnie będzie prowadził jego sprawę. I tutaj co powiedział, tu jest w dwóch gazetach ten cytat: tym, którzy twierdzą, że w tej sprawie już wszystko wiadomo, zalecam bardzo daleko idącą wstrzemięźliwość. Może się okazać, że będą musieli przepraszać. No właśnie, tylko że ja jako dziennikarz patrzę na to jeszcze troszeczkę inaczej, bo gdyby się okazało, że funkcjonariusze BOR kłamali z powodu, no powiedzmy sobie, nie mieli odwagi powiedzieć prawdy, no to to byłaby dopiero kompromitacja, no bo ta służba by się okazała zupełnie niewiarygodna z ludźmi, którzy mają połamane kręgosłupy. Ale mówię, zaczekajmy na te wyjaśnienia. W każdym razie jest tutaj też wywiad w Rzeczpospolitej z byłym szefem BOR-u, Mirosławem Gaworem. Politycy psują służby, opowiada właśnie, że zamiast borowcy być niezależnymi, bardzo często ulegają presji polityków. To jedna rzecz. Druga ważna, ale to już też nas wszystkich interesuje na pewno, rzeź polskich spożywczaków Rzeczpospolita. W tym roku liczba sklepów zmniejszy się aż o 3000. Najwięcej będzie tych z żywnością. Padają małe sklepy, dlatego że jest ich dużo, nie wytrzymują konkurencji między sobą, ale też nie wytrzymują konkurencji z dużymi sieciami, które mogą właśnie dzięki temu, że są duże, mogą obniżać ceny. Poza tym, jeśli chodzi o sprzęt AGD, czy w ogóle elektroniczny, to internet zyskuje i te sklepy mniejsze też nie są w stanie się utrzymać. To jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, a Gazeta Wyborcza, poczta drożeje, ale ma już nie znikać. Trwa zrzutka na Pocztę Polską. Ceny usług już poszły w górę, ale rząd chce dać jej monopol na przesyłki sądowe i urzędowe. Stawką jest prawie 80 tysięcy miejsc pracy. Ja Państwu później powiem troszkę więcej na temat poczty, bo to też nas interesuje, czy będziemy biegać daleko, czy blisko, czy zatrzymają się koleje regionalne, Gazeta Wrocławska dalszej części. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zapowiedzieć. Oława schował się przed policją za komodą. To jest taki gangster znany z lat 90. Ja z nim rozmawiałem, bo wielokrotnie o nim pisałem i powiem Państwu też taką pyszną anegdotkę z nim związaną. Na razie tyle. Zapraszam na część kolejną. Dziękuję. Z Marianem będziemy jeszcze się spotykać w kolejnych wejściach i w kolejnych przeglądach prasy dzisiaj, a już teraz zapraszamy na skrót najważniejszych informacji z wczoraj. Trwa spór między władzami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego a przedstawicielami związków zawodowych. Obie strony rozmawiają, ale nie mogą dojść do porozumienia. W tej chwili negocjujemy, bo wychodzimy z założenia, że rzeczywiście jak najbardziej chcemy płacić naszym pracownikom za dobrze wykonaną pracę i chcemy płacić przyzwoicie. W związku z tym nie mówimy nie, ale próbujemy negocjować kwotę z uwagi na to, że spółka jest w stanie wygospodarować na wszystkie podwyżki w tym roku 2,5 miliona złotych. Jednak kwota w wysokości 2,5 miliona złotych zaproponowana przez zarząd nie jest satysfakcjonująca dla przedstawicieli związków zawodowych, których w postulatach wspiera zakładowa Solidarność. Zarząd, że jest w trudnej sytuacji, natomiast w naszym mniemaniu pracownicy MPK Wrocław powinni zarabiać na dzień dzisiejszy zdecydowanie inne pieniądze niż zarabiają. MPK proponuje w tym momencie nam pewną kwotę, o której no, nie będziemy rozmawiać, bo to nie jest ten etap rozmów, której my nie przyjmujemy. Szefostwo MPK już wystąpiło do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora, który ma pomóc w znalezieniu kompromisu. To jest naturalna procedura, jeżeli dwie strony mają rozbieżne stanowiska, a tak jest w tej sytuacji. To procedura negocjacyjna przewiduje to, że powołuje się niezależnego mediatora, który pomaga stronom osiągnąć kompromis. Mamy nadzieję, że do takiego kompromisu niebawem dojdzie. Miejmy nadzieję, że zarząd przedsiębiorstwa i związkowcy szybko dojdą do porozumienia, dzięki czemu pasażerowie nie odczują tego w żaden sposób. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.
Projekty można zgłaszać do 17 lutego, czyli do piątku. Na ten moment mamy blisko 400 projektów. Dotyczą głównie rekreacji, komunikacji, ścieżek rowerowych, oświetlenia ciągów pieszych. Są to kategorie, kwestie, które się powtarzają. My zachęcamy mieszkańców, żeby składali projekty zielone, rekreacyjne. W poprzednich latach był to bardzo wyraźny trend, a w związku z tym, że ubiegamy się o tytuł Zielonej Stolicy, jak najbardziej będą to również projekty wpisujące się. No i czekamy. Na ten moment jest dosyć dynamiczniej niż w roku ubiegłym. Co roku jest tak, że najwięcej projektów wpływa na sam koniec. W zeszłym roku przy takim samym budżecie do realizacji przeszło około 68 projektów, więc myślę, że wynik będzie podobny. Budżet obywatelski 25 milionów podzielony jest pomiędzy 14 rejonów i miasta. W każdym z tych 14 rejonów szacujemy, że uda się zrealizować około 4 projektów, jeden duży i 3 małe. Natomiast oprócz tego zrealizowane zostaną projekty ogólnomiejskie. W zależności od ich kwoty będzie mogło być ich zrealizowanych co najmniej 4. Osiedle Nowe Żerniki jest tak zaplanowane, aby każdemu z mieszkańców chciało się zostawić samochód koło domu i do wszystkich obiektów dojść pieszo. W pierwszym etapie ma mieć 40 hektarów. To nieco więcej niż powierzchnia naszego ogrodu zoologicznego. Mamy kilka płaszczyzn prowadzenia pracy, bo są roboty, przede wszystkim zacznę od tych najważniejszych, czyli roboty związane z infrastrukturą. W tej chwili jest wykonana cała infrastruktura podziemna, czyli kanalizacja, ogrzewanie, elektryczność, oświetlenie, odwodnienie, odprowadzenie do zbiorników retencyjnych i na tym wszystkim są wykonane jest już cały układ drogowy, czyli wszystkie drogi dojazdowe, parkingi, miejsca postojowe, chodniki, ścieżki rowerowe. Mroźna zima opóźniła nieco niektóre prace, ale z ziemi wychodzi już coraz więcej domów. Z czasem pojawią się ogródki i zielone tarasy na dachach. Jeżeli chodzi o kubaturę budynków mieszkalnych, która jest najbardziej widoczna, to pierwszy budynek przechodzi właśnie procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie. To mówimy o budownictwie rodzinnym, o pierwszym deweloperze, który pierwszy zaczął i pierwszy skończył. 4 pozostałych deweloperów, a więc Archicom, a więc Profit Development, a więc Atal, a więc Vantage, kończy swoje inwestycje. Liczymy, że zresztą oni tak zapowiadają od samego początku, że takim fizycznie, w sensie budowlanym i kubaturowym, te budynki będą już gotowe wiosną tego roku, marzec, i będziemy widzieli ściany tych budynków, elewacje, okna i tak dalej. Jeżeli przejdziemy się tam już w czasie ładnej pogody, powiedzmy w maju tego roku, będziemy mieli 800 mieszkań, które się buduje, 700, które jest wybudowane, czyli łącznie 1500 mieszkań. Kolejną taką warstwą, w której się odbywają prace, to jest ta warstwa inwestycji publicznych i infrastruktury tej społecznej dla mieszkańców. I teraz buduje się targowisko, które jest w fazie wychodzenia z ziemi. No, mrozy znowu to wstrzymały, ale mam nadzieję, to zaraz ruszy. Mamy dom kultury, który czeka w tej chwili z gotową dokumentacją na ogłoszenie przetargu. I mamy TBS, który ma również, z tego co wiem, niebawem rozpocząć inwestycje budynku dla seniora, przedszkola i mieszkań na wynajem. Z reguły, jak przyjeżdżamy na budowę, no to dojeżdżamy po różnych tam wertepach, mamy tych kalosze w bagażniku i możemy podjechać ten dom oglądać. To jest pierwszy przypadek w historii takiej współczesnej urbanizacji miast, w którym to możemy wjechać na budowę i objechać każdy budynek drogami już gotowymi dookoła i oglądać, jak on powstaje. To jest coś niesamowitego. Dla Echo 24 Marian Maciejewski. W dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, Państwowa Straż Pożarna otrzymała informację o wypadku samochodowym na ulicy Czekoladowej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że samochód ciężarowy uderzył z jeden samochód osobowy i ten samochód wypadł z drogi i wpadł do rowu, a drugi samochód został wepchnięty pod naczepę samochodu ciężarowego, który znajdował się z przodu. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna osoba, która została zaklinowana w samochodzie osobowym, który właśnie został wciśnięty pod naczepę, została wyciągnięta przez strażaków i te dwie osoby zostały oddane pogotowiu ratunkowemu. Obrażenia były nieznaczne, osoby były przytomne, kontaktowe.
przekazane pogotowiu ratunkowemu. W tej chwili policja prowadzi dochodzenie i wyjaśni przyczyny tego zdarzenia. Krzyż Wolności i Solidarności to polskie państwowe odznaczenie cywilne nadawane działaczom opozycji walczącej z komunistycznymi władzami PRL. W poniedziałek ordery wręczano w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego. To szczególne wyróżnienie. Krzyż Wolności i Solidarności nawiązuje i wyglądem, i symboliką do Krzyża Niepodległości przyznawanego przed wojną osobom zasłużonym w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Te wyjątkowe odznaczenie po raz pierwszy przyznano w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Od lat przyznawany jest za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Lata 70., 80. osoby, które walcząc w sposób pokojowy wywalczyły nam dzisiaj kraj, w którym możemy w sposób demokratyczny żyć. Możemy cieszyć się wolnością słowa, swobodami demokratycznymi. Wielu z tych docenionych i uhonorowanych mimo walki o wolną Polskę i ogromnej odwagi przez większość życia było zapomnianych. Docenia się przez fakt nadawania tych odznaczeń, to jakoś w pewien sposób nawet łechce, ale uspokaja te żale, że tyle lat nie myślano o tych ludziach, a żyli wręcz niektórzy w nędzy. Oznaczonych zostało 40 osób. Po części oficjalnej dla uhonorowanych przygotowano również część artystyczną. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. Louis Ardouin, kucharz rodu Hochbergów i mistrz kuchni kulinarnej, nigdy nie rozstawał się z aparatem. Fotografie przedstawiają zabytek, jego okolice oraz życie na dworze. Nadworny szef kuchni i 40 kucharzy dziennie żywili ponad 300 mieszkańców zamku. Ale skoro sceneria książęca, to i potrawy niebanalne. Mamy typowo taki barokowy tort, no i zdobienia, które są tak, jak ja to mówię, cukierkowe mocno. Wszystko jest robione właśnie z cukru w kolorze białym. To jest tort z okazji ślubu, który tam się odbył na tym zamku. I to jest jedyne takie zdjęcie tortów, które tam powiedzmy były robione. To jedno z wielu zdjęć Louisa Ardouin, które można podziwiać na Zamku Książ. Z okazji otwarcia wystawy fotograficznej cukiernicy z jednego z wrocławskich hoteli podjęli się wyzwania odwzorowania tortu sprzed niemal 100 lat. Co mają imitować te wyrzeźbione w lukrze elementy? Różnego rodzaju liście, które są zademonstrowane na oryginalnym torcie na zdjęciu. Staramy się je odwzorować jak najbardziej szczegółowo, żeby były dokładnie takie same jak na zdjęciu, które mamy sprzed 100 lat. Jest to dość trudne, gdyż zdjęcie nie jest nie wiadomo jak dokładne, a wiadomo, że też ręka i technika wykonania się zmieniła od tamtego czasu, co też trochę nam utrudnia, że tak powiem, życie. Zagadką był też przepis na tort. Przygotowania tego dzieła trwały więc ponad tydzień. W końcu gigant stanął na sali zamkowej, aby cieszyć swym widokiem, smakiem, ale przede wszystkim po to, aby uczestnicy wernisażu mogli poczuć się jak mieszkańcy Książa sprzed wieku. Książ od kuchni to 3 sale. Każda sala to jest w każdej sali zdjęcia zgrupowane są tematycznie. Pierwsza sala to natura, otoczenie książa. Druga sala to Hochbergowie, czyli właściciele Zamku Książ i ich dwór, w tym ich pracownicy. I trzecia sala, sala prywatna, sala poświęcona rodzinie Ardouinów, czyli rodzinie autora prezentowanych na tej wystawie zdjęć. Wystawa Książ od Kuchni dla zamku ma znaczenie nie do przecenienia. Ona cementuje w sobie tak naprawdę wiedzę, którą posiadaliśmy i domysły, które tkwiły w naszych głowach, nie mając dokumentacji historycznej. Uważam, że jest to cud niemalże, bo jesteśmy dzisiaj zamkiem dolnośląskim z najlepiej udokumentowaną historią przynajmniej pierwszego dwudziestolecia XX wieku. Wystawę Książ od Kuchni można podziwiać codziennie przez cały rok. Marta Laburda, Echo 24. W naszej kanapie z nami już pierwszy gość, krytyk filmowy oraz autor bloga Watching Closely, pan Maciej Stasierski. Panie Macieju,
Tematyka miłości od zawsze była inspiracją dla reżyserów, scenarzystów. Co możemy uznać za film o miłości? No i jakie pan zna, jakie są pana zdaniem najlepsze filmy o tej tematyce? To jest trudne pytanie, bo myślę, że miłość w kinie można pokazywać wielorako. Może to być przecież melodramat, taki jak jest na przykład Titanic, ale równie dobrze filmem o miłości może być na przykład, nie wiem, poprzedni film Martina Scorsese, Hugo i jego wynalazek, tylko że to jest film o miłości do samego kina. Więc wydaje mi się, że o ile nie rozmawiamy o horrorach albo thrillerach, to większość filmów można uznać za filmy o miłości. Bo zawsze ta miłość gdzieś się tam przebija, prawda? Gdzieś ta miłość jest. W komedii jest znajdziemy miłość, w komedii romantycznej. Powinniśmy przynajmniej znaleźć tę miłość, chociaż mam wrażenie, że... Ironię tutaj wyczuwam. W przypadku tego gatunku zwykle to jest najtrudniejsze, bo też komedia romantyczna wbrew pozorom wcale nie jest takim łatwym gatunkiem do stworzenia. Wydaje mi się, że połączenie rzeczywiście humoru i romansu, szczególnie aktualnie, kiedy większość schematów tego gatunku już została taka przetarta troszkę, jest trudne. Może dlatego tak mało dobrych filmów komedii romantycznych powstaje? No szczególnie w Polsce mało powstaje dobrych komedii romantycznych, bo wydaje mi się, że wszyscy twórcy idą troszkę po takim jednym schemacie wyjętym z książek Katarzyny Gorocholi, czyli że wystarczy postawić ładnych ludzi przed kamerą, ustawić ich w miarę ładnych też, że tak powiem, wnętrzach. I wtedy to będzie samogra i to tak nie działa. Jednak komedia romantyczna, szczególnie teraz, kiedy kino poszło bardzo do przodu, jeśli chodzi o fabułę, no musi mieć też coś wymyślonego. To nie jest tak, jak kiedyś wystarczyło stworzyć, nie wiem, film To właśnie miłość. No właśnie, o tym chciałam wspomnieć, ale to był pełen przełom, jeżeli chodzi o komedię romantyczną. Tak, tylko że Polacy postanowili go zaadaptować na nasze warunki i stworzyć film Listy do M. I ten film jeszcze jakoś się udał. Natomiast, on się jeszcze broni. Tak, natomiast już druga część tego filmu nie broni się w ogóle. A podobno będzie trzecia. No to bardzo mi przykro. A wracając do klasyki gatunku, na przykład Casablanca, bo o niej też rozmawialiśmy, jeżeli właśnie chodzi o takie filmy o miłości, co szczególnie by pan polecał? Na co szczególnie warto zwrócić uwagę? No dobrze, że pani wspomniała Casablanca, bo wydaje mi się, że to jest film, który sam w sobie zapoczątkował trochę ten gatunek. Oczywiście wcześniej jeszcze było Przeminęło z wiatrem, tylko że to jest film, który jest bardziej epicką opowieścią niż filmem o miłości. Tam mamy przecież po prostu kino wojenne także. Oczywiście na takie kino wojenne... Zresztą wojna i miłość to chyba są te tematy, które najłatwiej jest połączyć. Dlatego Casablanca jest nietypowa, bo tam wojna jest, ale tylko w tle. Nie pojawia się prawie w ogóle na ekranie. Bardziej mamy historię taką szpiegowsko-wywiadowczą, a połączoną z niesamowitą chemią między Humphreyem Bogartem a Ingrid Bergman. Możliwe, że Humphrey Bogart miał tylko lepszą chemię jeszcze ze swoją późniejszą żoną Lauren Bacall, więc wydaje mi się, że to był taki aktor, który sam sobie tworzył kino o miłości w tamtych czasach w Hollywood. Jak pan tak patrzy na te klasyki gatunku, czy nie uważa pan, że dzisiejsi reżyserzy powinni też troszkę inspirować się tamtymi filmami, bo teraz ten temat zaczął być troszeczkę inaczej też przedstawiany, różnie w filmach temat miłości. Ja myślę, że współcześni reżyserzy powinni się inspirować, ale tak kreatywnie, bo też inspiracja to też jest trudne słowo właśnie, znaczy trudna czynność tak naprawdę. Dokładnie, oczywiście. No, inspiracja to jest coś, w czym można się, że tak powiem, zapętlić. To znaczy, że jeżeli ktoś zacznie kopiować, a nie inspirować się czymś, no to wychodzi wtedy nuda i coś, co już oglądaliśmy wielokrotnie. Ważne jest, żeby inspiracja dawała coś dobrego, coś nowego. Powiedz świeżości. To na przykład tak, co robił właśnie reżyser, to właśnie Richard Curtis. On w pewnym sensie stworzył
nowe komedie romantyczne, bo i Cztery Wesela i Pogrzeb napisał i właśnie to właśnie Miłość ostatnio też film taki Czas na miłość stworzył. Wszędzie ta miłość w tych tytułach. To jest troszeczkę tak narzucane widzowi jeszcze, żeby wiedział, że to jest film o miłości, ale z drugiej strony rzeczywiście ta miłość z tego ekranu wypływa, bo ten ale jest taka rzeczywista, prawda, tak, że nie zawsze jest cukierkowo. Mało kto rozumie to. Ja wolę, jak ta miłość nie jest tak podana na tacy, że trzeba się doszukać w tym filmie, ale jaki pan by mógł film nam polecić na walentynkowy wieczór? Jeden taki tytuł, który warto dzisiaj obejrzeć. Ale w kinie czy poza kinem? Może być poza kinem. Bo w kinie to niestety można oglądać tylko Ciemniejszą scenę Greya, natomiast... To jednak poza kinem. Nie. Ja bym jednak pozostał w kinie, bo w kinie teraz, żeby poprawić sobie humor, bo myślę, że walentynki to jest też takie święto, w którym warto po prostu czuć się dobrze ze sobą, to warto pójść na musical La La Land, który przecież za jakieś półtora tygodnia podczas ceremonii wręczania Oscarów prawdopodobnie zgarnie, nie wiem, z 8 do 10 statuetek, tak myślę. I sądzę, że ten musical w jakiś sposób przywraca wiarę w to, że musicale mogą być ciekawe, a musicale często były o miłości. Ten jest o miłości między dwojgiem ludzi, ale też o miłości do sztuki, marzeń, do artyzmu, do właśnie marzeń, więc to jest chyba najlepszy film na ten czas, kiedy za oknem jest minus 5 stopni, a w kinie i między ludźmi, którzy oglądają ten film, może być naprawdę gorąco wreszcie. To, drodzy Państwo, tak, my zachęcamy do tego, żeby wybierać te filmy jednak dobrze i z rozsądkiem, żeby nie był to stracony czas. A my dziękujemy naszemu gościowi za rozmowę, a był to Maciej Stasierski, autor bloga Watching Closely. Dziękujemy bardzo. Teraz zapraszamy na szczegóły prognozy pogody. Dzień dobry, Wioletta Biskup. 14 lutego strzeż się amora zakochanego. To właśnie dziś walentynki, najbardziej słodkie, miłe i zdecydowanie czerwone święto zakochanych. W tym miłym klimacie sprawdźmy, co z naszą pogodą. Dziś przeważający obszar kraju znajdował się będzie pod wpływem wyżu. Jedynie na północno-wschodnich i wschodnich obrzeżach Polski zaznaczać się będzie płytka zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem z nad Rosji i tutaj oddziaływać będzie mało aktywna strefa ciepłego frontu atmosferycznego, a z północnego zachodu zaczną docierać cieplejsze masy powietrza. Do południa temperatura odczuwalna, minus 4 kreski w centralnej Polsce, minus 2 w Poznaniu i podobnie we Wrocławiu. Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów. A w wielu miejscach, głównie na zachodzie Polski, mamy szansę na przewagę prawie bezchmurnego nieba. Jedynie na północnym wschodzie i wschodzie może wystąpić zachmurzenie, słabe opady śniegu, deszczu oraz niebezpiecznej marznącej mrzawki. W ciągu dnia odczuwalnie minus 1 kreska w Warszawie, 1 na plusie na Pomorzu i minus 1 w okolicach Krakowa. Zobaczmy również na mapę Dolnego Śląska. Po lokalnie bardzo pochmurnym i mglistym poranku w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej do południa w naszym województwie będzie pogodnie, dość bezchmurnie i możemy liczyć na te przyjemne słoneczne chwile. Na termometrach przed południem minus 2 stopnie Celsjusza we Wrocławiu oraz Legnicy i 0 stopni w Kłodzku. Dziś po południu pogoda nie ulegnie większej zmianie. Nadal słońca będzie nam pod dostatkiem i opadów nie musimy się obawiać. Zrobi się nieco cieplej. 2 kreski na plusie we Wrocławiu, 1 w Głogowie oraz Świdnicy. Ciśnienie będzie się wahać. W południe wyniesie około 1025 hektopaskali. Wiatr, przewaga z kierunków wschodnich, słaby, od 5 do 15 km na godzinę. Warunki drogowe dobre, jedynie rano w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej może być mglisto. Biometr korzystny, spora dawka promieni słonecznych zapewni nam dobre samopoczucie. Drodzy Państwo, dzisiejsza pogoda na ten dzień zakochanych naprawdę znakomita. Słońce nas dziś nie opuści, a więc spacer z wybranką serca przed romantycznym wieczorem jak najbardziej wskazany. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym wydaniu prognozy pogody.
Drodzy Państwo, wcześniej rozmawialiśmy o filmach i o tym, że warto się dzisiaj wybrać do kina, ale zanim do tego kina pójdziemy, warto także zadbać o nasze włosy. Szczególnie Panie do tego zachęcamy i o tym, jak przygotować piękną, wyjątkową, walentynkową fryzurę, rozmawiać będziemy z naszym gościem, fryzjerem Wojciechem Walczakiem z Walczak Hairplay. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. No więc właśnie, co proponujesz na dzisiejszy walentynkowy wieczór dla pań? Przede wszystkim na pewno fryzury kobiece, czyli fajna objętość, błyszczący włos, lekkie, fajne fryzury, które nadadzą temu wyjątkowemu dniu. Tak, fajnego klimatu. No przede wszystkim jakiś włos, który jest podkręcony, który... Właśnie, szalejemy, możemy sobie pozwolić na troszeczkę takiej finezji, kreatywności, czy bardziej tak... A ja uważam, że w ogóle kobiety powinny szaleć, nie ma na co czekać, więc spokojnie mogą pokazać we włosach to, co mają, przede wszystkim objętość, przede wszystkim właśnie połysk. Fajne kobiece fryzury. No właśnie, ale mówisz o tym, że kobiece, czyli na przykład długie czy krótkie też? Jak to teraz wygląda? No jeżeli kobieta ma krótkie, no to nic w ten dzień nie zrobi, no chyba, że założy fajną perukę, zawsze to będzie urozmaicenie w ten dzień. Myślę, że przy krótkich włosach też można kobieco wyglądać. Mamy aktorki, które i kobiety, które mają krótkie włosy i też wyglądają kobieco. I która nawet lepiej po ścięciu tych włosów zaczęło wyglądać. A jeżeli chodzi o kolor włosów, czy coś szczególnego proponujesz na dzisiejszy wieczór? Kolory są dozwolone praktycznie wszystkie. Od włosów naturalnych poprzez blond, rudości, brązy, czernie. To kwestia jest tylko dopasowania do... Właśnie jak już mówimy o kolorach, to ja muszę zadać to pytanie, bo tak jak kobieta zawsze się tłumaczy, czym jest spalony i nie mogło tego zrozumieć, ja chciałbym poznać różnicę między sombre i ombre i w ogóle czym jest sombre i czym jest ombre. Okej, dobra, szybki instruktaż. Czym jest ombre, czym jest sombre? Ombre jest to taki kolor naturalny z końcami podjaśnionymi. Sombre, tak jak sama nazwa mówi, od słońca, czyli delikatne refleksy, które... Całe włosy są rozświetlone. Tak jak bardziej teraz na topie jest sombra czy ombra? Wiesz co, i to. Nie ombra ma... bardzo długo się utrzymuje swoją drogą, i długo, prawda? Się utrzyma. To jest bardzo fajna koloryzacja, która jeszcze długo, długo będzie. Proszę Państwa, wiem już, czym jest trwała, czym jest sombra, ombra. Nasza koleżanka Magda Mańkowska na przykład ma ombrę, także jak będziemy w kuchni, będziesz mógł zobaczyć. No dobrze, ale jeszcze nieważne, że nie tylko na walentynki, ale przez cały rok najważniejsze jest to, żeby mieć włosy zdrowe. O czym powinniśmy pamiętać, żeby je właśnie, w jaki sposób je odżywiać? Przede wszystkim o pielęgnacji. Ja często pytam się klientek, czy stosują codziennie krem do twarzy. To jest zawsze odpowiedź tak, stosuję. A co z odżywką? No raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, czasami. A ja zawsze odpowiadam, że skóra niczym się nie różni od włosów, też potrzebują pielęgnacji. Klientki wymagają od fryzjerów, żeby ten włos był zdrowy, wychodząc od fryzjera. Ale to na tym się nie kończy, to się dopiero zaczyna w domu. Tak? I najlepiej, żeby się utrzymał do następnej wizyty. A to się właśnie tak nie da. Dobrze, Wojtku, my jeszcze się z Tobą spotkamy w następnej części programu. Będziesz pokazywał, jak czesać piękne fryzury, bo chyba lepiej to zobaczyć, niż o tym opowiadać. Także z Wojciechem Walczakiem jeszcze się spotkamy, a Państwa zapraszamy teraz na krótką przerwę. Drodzy Państwo, a tutaj u nas Szymon Czubkiewicz już wyciąga kolejne serduszka. Simon Cooks dzisiaj dla nas gotuje i robimy wszystko w kształcie serca, czyli pyszne, kruche ciasteczka, ale nie tylko kruche, bo będą także ciasteczka owsiane i przed chwilą Magda Mańkowska z Kocham Jeść powiedziała mi, że jest to ciasto, którego podobno nie da się zepsuć. Czy rzeczywiście tak jest? Zaraz się przekonamy. Ja tutaj już przechodzę do kucharzy. Arkadiusz także powiedział, że będzie dla mnie robił
ciastko tak. do cukierników. Bardzo dobrze mnie nazwałaś. Jestem kucharzem, tak cukiernikiem, lukiernikiem. No więc... to jest bardzo prosta sprawa. Takie ciasto zrobić, proszę Państwa, to naprawdę każdy z Państwa może. 5 minut w domu, wsypujemy mąkę, wodę, czy zamiast wody możemy dać piwa. Ja nie wiem, właśnie, ja nie wiem, czy ja chcę takie. Ale dzisiaj jesteśmy... Tak. Dzisiaj jesteśmy... Wtedy robimy ciasto piwne. Zobacz. Dzisiaj robimy serduszko. Można, ale może nie do ciasteczek. Patrzcie, tak. Dociskamy lekko, przyciskamy I love you. Teraz czarmary. Hokus Zobaczymy, pokus. Co wyjdzie. I jest napis. Ja też. Pięknie. No właśnie, bo jeszcze chyba warto o tym powiedzieć, że oprócz tego, że samo pieczenie jest radością, przynajmniej dla mnie, dla ciebie Szymon też oczywiście, to oprócz tego mamy dużo takich fajnych gadżetów, które jeszcze nam tę czynność umilają. Tak, właśnie takie chociażby formy. To jest ciasto kruche, dokładnie. Ale macie jeszcze ciasto owsiane. Tak mamy jest. Ciasto owsiane właśnie z płatków owsianych, mhm. mogą być to płatki błyskawiczne albo górskie. Mhm. Jeżeli mamy górskie, dobrze je troszkę przeblenderować, żeby miały taką troszkę kruchą konsystencję. Mhm. No a z ciasta kruchego, no to sami widzicie, możemy zrobić i okrągłe. Przeważnie mamy takie okrągłe ciasteczka. Okrągłe, ale tak, dzisiaj to mamy walentynki. A my dzisiaj, proszę bardzo, mamy piękne serduszka, które będziemy potem zobaczyć. Jeszcze będziemy lukrować, tak? Szymonie? Będziemy lukrować ciastka kruche. Ciastka kruche. Ale to dopiero po upieczeniu. To dopiero po upieczeniu, ciastka niedługo, tak? Dobrze, a ja cię chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo oczywiście my tutaj mamy różne foremki, ale takie serduszko przecież można też wyciąć nożem, prawda? No pewnie, właśnie, można albo nawet i ulepić. Można je ulepić, no jeżeli nie mamy w domu takich foremek, wystarczy szklanka, mhm. wystarczy słoik i wykrawamy okrągłe kółko, a jak trochę sprawności, doświadczenia, wykrawamy nożem serduszko. No tutaj, dzisiaj ma być kreatywnie. Dzisiaj ma być bardzo kreatywnie. Chcę jeszcze powiedzieć, że do takich ciasteczek owsianych możemy użyć i orzechów, i białej czekolady, i deserowej czekolady, niekoniecznie żurawiny, bo nie każdy lubi żurawinę, lubi rodzynki. Możemy użyć orzechy, także tutaj dowolność jest bardzo różna. Bardzo fajne są figi. Albo suszone morele. Czyli najważniejsze jest to, żeby znać to podstawowe ciasto, a już co do niego dołożymy, to już jest nasza inwencja, tak, i nasza pomysł. Ale zobaczcie, jak z pomocą malutkich foremek można zrobić takie, jak to się będzie nazywało, Szymonie? U mnie w domu na to się mówi kocie oczka. W domu robimy na różne okazje, ale w postaci okrągłej. I zobaczcie, jak fajnie można. Mamy wycięte właśnie dwa wzory serduszek. Dodajemy troszkę konfitury. Tutaj jest konfitura malinowo-porzeczkowa. Nie za dużo. Też muszę, może być prawda, domowa. Oczywiście, no o. I zobaczcie. I wychodzą nam takie... Przepięknie. To się skleja i to później się skleja, jeszcze fajnie wygląda. Zostawia się na jakiś czas, fajnie wygląda, a przede wszystkim bardzo fajnie smakuje. A to zrobiłeś tak, że masz większą i mniejszą, tak? I po prostu zrobiłeś dziurki, dziurki w środku. I mamy... ciasteczka, one troszkę jeszcze nam przesną i będą fajne. Chciałam wam powiedzieć, że to troszeczkę przypomina takie dzieciństwo i zabawę w piaskownicy, tak, prawda? Tak się czuję dzisiaj. Jak można sobie tymi foremkami różne kształty... Ja też to poczułam przed chwilką. ...te różne kształty wycinać. I co jeszcze? Cukier, puder? Tutaj trochę można cukru pudru dać i naprawdę fajnie się to prezentuje. Dobrze, moi drodzy, będziemy do was jeszcze wracać, bo będziemy lukrować ciasteczka, drodzy państwo, także tego nie możemy przegapić. Ale sobie będziemy... pomyślcie, jaki napis napiszemy. Dobrze, to my o tym pomyślimy, ale na razie idziemy zadbać o nasze włosy. Przenosimy się do... pana Wojciecha. Do Wojtka Walczaka, który dzisiaj czesze nasze modelki i przygotowuje fryzury walentynkowe. Tak króciutko, Wojtku, gdybyś mógł powiedzieć... co teraz robisz i co to za sprzęt? Kręcę sobie loki. Tak jak mówiłem, będę robił tutaj dosyć taką fryzurę bujną. Jest to urządzenie, gdzie wkładamy pasmo włosów, maszyna sobie wciąga i sama sobie kręci loka. To jest taka maszyna, która jest marzeniem wielu pań, z tego co wiem. Ja myślę, że to jest urządzenie, które jest dostępne dla każdego. Nie jest to jakieś wygórowane, jeżeli chodzi o cenę. Bardzo fajne urządzenie, które pozwoli każdej kobiecie samej zrobić sobie fajną fryzurę. Właśnie. Czy samemu może sobie kobieta zrobić taką fryzurę w domu, czy jednak musi być obecność jakiejś koleżanki, siostry, żeby nie, pomóc jednak? Urządzenie zostało tak skonstruowane, że każda kobieta jest w stanie sama sobie z tym urządzeniem poradzić, więc bez problemu. To urządzenie zostało bardziej skonstruowane właśnie dla
kobiet, które same mogą sobie zrobić loki bez lokówki, bez prostownicy. To jeszcze powiedz proszę może, jak włosy należy przygotować przed tym, zanim zaczniemy je kręcić, żeby te loki były rzeczywiście udane? Przede wszystkim sytuacja loków. Żeby lok wyszedł bardzo fajny, musi być włos nawilżony. To jest podstawa. Mhm. Jeżeli kobieta chce zrobić dobry makijaż, musi mieć bardzo dobre nawilżenie skóry. To samo jest z włosami. Jeżeli mamy włos przesuszony, nigdy te loki nie będą się trzymać tak jak powinny. Często jest tak, że klientki mówią, ale i tak włosy mi zaraz oklapną i nie będzie tych loków. To jest spowodowane tym, że włos nie ma odpowiedniego nawilżenia. Źle jest przygotowany. Dobrze, Wojtku, my będziemy tutaj do ciebie wracać jeszcze później, także życzymy udanego kręcenia loków. Dobrze. A państwa zapraszamy na dalszą część programu. Witamy państwa w drugiej godzinie poranka z Echo 24, a po raz kolejny dzień dobry mówi Ewa Masilonis i Arkadiusz Skarbowski. Dzień dobry. Teraz chcielibyśmy państwa zaprosić i przedstawić propozycję wydarzeń kulturalnych dzisiaj we Wrocławiu, a będzie się działo. Ja bym chciał między innymi zaprosić państwa wieczorem na wrocławski rynek, gdzie o godzinie 19 przy wrocławskiej fontannie na rynku rozpocznie się akcja Nazywam się Miliard. Pewnie słyszałaś, Ewa, o tej akcji. Akcja trwa od roku 2013, czyli od 4 już lat i w walentynki cały świat, w tym Wrocław, również tańczy i protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet. I od 2017 roku wspólną akcją w Polsce będziemy nagłaśniać problem gwałtu na randce. Zaproszę wszystkich miłośników poezji na premierę wyboru poezji właśnie Wisławy Szymborskiej, która dzisiaj o godzinie 17 odbędzie się w Muzeum Pana Tadeusza. Zresztą na to spotkanie w porozumieniu zaprasza wydawnictwo Osolineum oraz Muzeum Pana Tadeusza. Po prezentacji tego wyboru poezji będzie także panel dyskusyjny, w którym udział wezmą między innymi autor wstępu i opracowania Wojciech Ligenza, a także dawny sekretarz Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek oraz redaktor serii Biblioteka Narodowa, bo właśnie w tej serii ten tom się ukaże, a mianowicie Stanisław Bereś. To jest coś dla siebie, Ewa. No tak. Ja z kolei chciałbym państwa zaprosić do Starego Klasztoru dzisiaj wieczorem na koncert dla miłośników autentycznej kubańskiej muzyki. Jest to jedyny taki koncert w Polsce, koncert gwiazd z Kuby. No i proszę państwa, jest to niepowtarzalna okazja do zakosztowania odrobiny karaibskiego szaleństwa przy najlepszej kubańskiej muzyce. A na walentynki coś dla najmłodszych także mamy, mianowicie dzisiaj o godzinie 10.30 w American Corner Dolnośląska Biblioteka Publiczna zaprasza właśnie wszystkich najmłodszych na takie walentynkowe zajęcia, na walentynkową zabawę, podczas której będzie można się dowiedzieć historii tego, jak tak naprawdę walentynki powstały, oraz dzieci będą mogły także wykonać swoją wyjątkową, własnoręcznie zrobioną walentynkową kartkę. Propozycji jeszcze jest innych wiele, między innymi można wybrać, tak jak wspomniał wcześniej nasz gość, do kina na film La La Land. Także do tego państwa również zachęcamy, by ten dzień był wyjątkowy, w końcu dzisiaj mamy walentynki. No i zapraszamy także już teraz na dalszą część programu. A my po raz kolejny połączymy się już z naszą koleżanką, reporterką Martą Laburdą, która w poprzednim wejściu, włączeniu była w kwiaciarni, w towarzystwie właśnie róż, tulipanów. No i Marta nadal znajduje się w kwiaciarni. Marto, czy wybrałaś już swój ulubiony bukiet? Tak, ja wybrałam swój ulubiony bukiet, ale tutaj chciałam dodać, że właśnie chyba widać, Ziarku, że nie znasz się na kwiatach, bo cały czas wymieniasz tylko róże i tulipany, a my teraz opowiemy właśnie o czymś więcej. Opowiemy o gotowych już stroikach i zapytamy panią Paulinę o to, co w tym roku, w tym sezonie jest modne. W tym sezonie mamy bardzo dużą obfitość flowerboxów, czyli takich pojemniczków, które w środku wsiadają gąbkę florystyczną. Możemy zrobić piękną kompozycję. To akurat są i frezja, i storczyk, santini, róże. Tutaj mamy na dole też do pokazania różne takie możliwości. Flowerboxy bardzo fajnie sprawdzają się właśnie w formie prezentowych, bo nie trzeba się martwić, że nie ma się do czego włożyć bukietu.
gdzie go postawić, sam tworzy piękną kompozycję, która będzie cieszyła oko. Zarówno tej osoby obdarowanej, jak i wszystkich w otoczeniu. Tutaj prosiłabym może o opisanie tego, co właśnie jest pokazywane w kadrze, czyli takie imponujące serduszko. Tak, to jest serduszko, praktyczne sauté, zrobione z goździków pełnych, które nie dość, że będą pięknie wyglądają, to będą bardzo długo stały i cieszyły oko. Są zwykłe goździki, pięknie do długości, tylko delikatnie od dołu przyzdobione, żeby podkreślić ich właśnie piękność w tym, jak wyglądają po prostu na co dzień. Goździki były też popularne jakiś czas temu. Czy można powiedzieć, że teraz wracają do łask i znowu kupuje się takie kwiatki, no chociażby na takie okazje, jakim jest Dzień Zakochanych? Tak, wcześniej były to goździki, rajtuzy i kawa, tak, na dzień kobiet. Natomiast teraz wróciły goździki, ponieważ są to kwiaty, które bardzo długo są bardzo wytrzymałe. Na różną temperaturę, na wszystko po prostu, na warunki atmosferyczne, jak i w domu. Koty ich nie lubią, to są dużym plusem, bo dużo kobiet właśnie jeszcze w dzisiejszych czasach ma koty. I jednak są to kwiaty, są obgryzane, natomiast goździki nie. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Tak więc już wiemy, co jest w tym sezonie modne. Nie tylko róże, nie tylko tulipany, ale także goździki chociażby. Ale Marto, zaskoczę cię teraz, bo nie tylko róże, nie tylko tulipany znam, ale również storczyk, hiacynt, chryzantema, frezja, goździki, margaritki, a nawet anturium. Zaskoczyłem? To pewnie Ewa ci podpowiedziała, tak? Nie, sam wiedziałem. Bardzo dziękujemy, Marcie. Nie będziemy zdradzać tutaj naszych tajemnic, ale tymczasem sprawdźmy, co ciekawego w prasie wynalazł Marian Maciejewski. Zapraszamy na przegląd. Może jakieś kwiatki. Kłaniam się. Kwiatek będzie, ale za chwilę. Na razie coś takiego no mało optymistycznego dotknąć może każdego z nas. Od roku 2012 zniknęło ponad 1000 placówek pocztowych, głównie w mniejszych miejscowościach, i mogą dalej znikać. Zarobki są niskie. Ty po 10 latach pracy 1700 zł na rękę. Chętnych nie widać. Odeszło 20 tysięcy osób. Poza tym poczta się trochę upolityczniła, zbliżyła się do PiS-u, wydała w nakładzie 360 tysięcy znaczków na 25-lecie Radia Maryja, a zrezygnowała ze znaczka z okazji kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poczta drożeje, ale ma już nie znikać. Zobaczymy, jak to będzie. Wewnątrz, w dziale gospodarka, jest taki artykuł: fiasko walki z szarą strefą w paliwach, i ze znakiem zapytania. Po wprowadzeniu przepisów ograniczających szarą strefę, oficjalnie sprzedaż paliw wzrosła o co najmniej 12%, ale wpływy nie są proporcjonalne. Wpływy są o połowę niższe niż zakładano. Nie będę tego tematu rozwijał, ale chciałbym się skupić na czymś innym. Tytuł mi się podoba. Fiasko walki z szarą strefą w paliwach. Czy państwo się zastanawiali kiedyś, kiedykolwiek, co znaczy słowo fiasko, skąd się wzięło? W XIX-wiecznych kronikach znalazłem wyjaśnienie. Fiasko w narzeczu bergamońskim, północ Włoch, to jest taka buteleczka ze słomianym przykryciem. I kiedyś Bianconelli, to jest Arlekin, bawił widownię z tym fiaskiem, z tą buteleczką, ale widownia wcale się nie reagowała. Wtedy on, zdenerwowany, że widownia się nudzi, rzucił tę buteleczkę na ziemię i zawołał: toś ty winna temu, że ja taki głupi dzisiaj. I wtedy widownia się ożywiła. No, już jemu poszło dalej lepiej, a słowo fiasko przylgnęło do niepowodzenia. To jeśli chodzi o właśnie kwiatek, o którym tutaj kolega wspomniał, i o Gazetę Wyborczą, Gazeta Wrocławska. Kolejarze walczą o kasę, czy zatrzymają pociągi. Zwykle się mówi, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, a tu od samego początku wiadomo, że chodzi, że jeśli do końca lutego marszałek i przewozy regionalne nie podpiszą umowy, mieszkańcy Wołowa, Oławy czy Oleśnicy mogą nie dojechać pociągiem do pracy czy do szkoły. Powiem więcej, bo też się tym tematem troszkę zajmowałem, że chodzi nie tylko o te miejscowości, ale również dalsze, Legnica, Chojnów, mogą być z tym kłopoty. Rzecz jest w tym, że w grudniu podpisana została umowa na 49 milionów złotych, ale przewozy regionalne
regionalne uważają, że jest to za mało i należy im się 4 miliony więcej. I teraz będą pewnie dalsze rozmowy. Urząd nie chce odpuścić, bo uważa, że skoro umowa podpisana, to obowiązuje, ale mówię, oni kwestionują tę umowę. Obwodnica może połączyć się z autostradą, to również Gazeta Wrocławska. Jest tu pewna propozycja, jak połączyć wschodnią obwodnicę z autostradą A4 i drogą S8. Tak, żeby to ominąć Karkonoską, Bielanę Wrocławską i Wysoką. Wysoka, tam jest, mieszkańcy nie chcą się zgodzić na puszczenie obwodnicy koło nich. I tutaj jest takie wyjście polubowne, żeby doprowadzić drogę do Karwian, gdzie zaczynają się bramki na autostradzie. I oczywiście to wszystko wymaga czasu, wymaga dobrej woli. Jest to propozycja jak jedna z wielu. Przypomnę, że też jest pomysł, żeby pod Wysoką zbudować tunel, ale to wymaga i ogromnych pieniędzy, no i wymaga czasu. Na razie tyle, a później, jak wspomniałem, troszeczkę o naszym lokalnym gangsterze, ale też co dalej z Teatrem Polskim. Na razie dziękuję. Zawsze w dzieciństwie czekałem, aż mama skończy piec ciasto. Po to by oblizać miskę i zawsze bój o to toczyłem z bratem, a teraz z Magdą. Rewelacja, to jest nasz lukier. Ale też tak miałaś? Że zawsze czekałaś, aż te ciasto wyląduje w piekarniku, by oblizać widełki od miksera? Ty oddaj to. Ale ja chciałam powiedzieć, że wy nie ciasto, a lukier oblizujecie, więc to do piekarnika raczej nie pójdzie. Podobno kto jada ostatki, ten piękny i gładki. Ja natomiast wolę tę wersję taką przygotowaną. I teraz już przechodzę do Szymona Czubkiewicza, Simon's Cook, który dzisiaj dla nas przygotowuje walentynkowe ciastka. Szymon, ozdabiasz je lukrem. Zanim właśnie przejdziemy do tego ozdabiania, może powiedz, jak taki doskonały lukier przygotować. To jest bardzo proste. Przygotowałam bardzo fajny, prosty i szybki lukier. Białko, ubijamy białko, dodajemy cukier, puder, trochę cytryny. To jest tak naprawdę baza, która fajnie nam zrobi. Mamy fajny lukier. Do tego możemy dodać różnego rodzaju barwniki. Czerwony, dzisiaj czerwień króluje. Także. No właśnie, chciałam tylko powiedzieć, że Szymon tu przed chwilą wyciągnął taki tajemniczy woreczek, gdzie miał dużo barwników. To troszkę jak malarz w pracowni, prawda? Masz swoje zabawki. No tak, to są moje zabawki, różnego rodzaju właśnie formy, nieformy, tylki, worki i no i kolory. Później właśnie bierzemy taki worek i co? No przepraszam, i... czy z tej miski będziecie jeszcze korzystać? A proszę cię bardzo, proszę cię bardzo. Dzięki. No i możemy robić naprawdę różne rzeczy. Najprostszą to po prostu są jakieś kropeczki, niekropeczki, gwiazdki. I możemy robić fajne tutaj cuda. Możemy użyć tak tutaj takich koralików i po prostu... W sklepach jest dużo ozdób, które możemy wykorzystać do tego, żeby przystrajać rzeczywiście swoje wypieki. Ja jeszcze tylko powiem, że taki rękaw... Worek cukierniczy, tak. Bardzo fajna sprawa. On jest tutaj, był cały, prawda? Tego obciąłeś, on tę końcówkę. On był cały, ja tylko obciąłem końcówkę, żeby nam fajną właśnie zrobić. O, i to też możemy sobie formować tak, żeby taki nawet, jak chcemy, w zależności. Tak, można uczyć więcej, można uciąć mniej. Nawet jeżeli, słuchajcie, nie dostaniemy takiego worku, wystarczy domowa jakaś mocna reklamówka, mocna guma i możemy takie rzeczy robić. Albo nawet użyć papieru do pieczenia, robimy taki rulonik bez problemu. Chyba też są takie pisaki specjalne. Są też pisaki. Dzisiaj mam naprawdę, wszystko jest dla każdego i dla każdego coś dobrego. No ale powiedz jeszcze, Szymon, mi taką jedną ważną rzecz. Co w pieczeniu jest najważniejsze? Ja myślę, że i w pieczeniu, i w gotowaniu to najważniejsze jest ta duża chęć i to, że chcemy to robić. Nieważne, ja zawsze mówię, nieważne jak wyjdzie, właśnie, ale robimy to... U Magdy to jest dobry przykład. Liczyły się chęci. Liczą się... Serce na dłoni napodaje. Liczą się chęci i na pewno druga połówka to tutaj doceni. No miłość do gotowania. Nie warto do końca trzymać się przepisów, bo każdy przepis jest inny. Jedni lubią właśnie więcej cukru, inni mniej cukru. Także to wszystko jest takie bardzo, no trzeba balansować z tymi proporcjami. Dobrze, moi drodzy, my jeszcze do was oczywiście ja będziemy wracać. Ja tak zrobiłam, to walentynka moja dla ciebie. Dziękujemy, to my specjalnie pójdziemy sobie ładną fryzurę zrobić dla ciebie, dokładnie, żebyśmy ładnie wyglądali. Dokładnie tak, to Wojciech Walczak, nasz fryzjer, będzie nam opowiadał, co się teraz dzieje na głowach naszych modelek. Widzę, że wciąż loki kręcimy, Wojtku. Tak, kręcę sobie dzisiaj na spokojnie loki. No i jak to tam idzie? Dobrze, chcesz spróbować?
Kurczę, to może ja spróbuję? Mhm. Dobrze, potrzymaj. O, z chęcią, bo mnie się jednak wydaje, proszę, że to jest trochę skomplikowane. Okej. Okay. Czekaj, do tej ręki bierzesz to. Wkładasz tu. Okej. Okay. I ściskasz tu na dole. Aha. I to się już... Cała maszyna robi za ciebie. Czyli jednak jest to sprytne. I jak długo trzeba trzymać tę maszynę? Maszyna tutaj jest tak zaprogramowana, że wyczuje temperaturę i w pewnym momencie zacznie wydawać dźwięk. Mhm. To znaczy, że już trzeba wyciągnąć włos. To był ten dźwięk. To był ten dźwięk. Było takie pyknięcie, drodzy państwo, nie wiem, czy słyszeliście. Dobrze, i możemy sobie brać, rozumiem, następne, tak jest, następne pasmo. To jest bardzo fajne. Bardzo fajne. Czekaj, nie z tej strony. Musisz zrobić to w ten sposób. Poczekaj. Za grube pasmo wzięłam. Tak, to też trzeba pamiętać. Czym mniejsze pasmo, tym mocniejszy skręt. Dobrze, i już mogę zatem zassać tutaj włos do środka. Właśnie, może jeszcze o to trzeba zapytać, jak długo taką fryzurę się robi, bo to jednak chyba trochę czasu potrzeba, prawda? Ja trochę czasu dzisiaj mam, więc sobie robię pomału, ale trzeba pamiętać o tym, że czym mniejsze pasmo, tym wykonujemy to dłużej. Grubsze pasma można podkręcić sobie tylko sam koniec, to w zależności, co chcemy wykonać. Czy to ma być podkręcenie, czy cała głowa ma być wkręcona w loki. Można tylko podkręcić same końcówki. A druga pani czeka na fryzurę. A jaki pomysł na drugą panią? Też będzie podkręcona. Tu mamy włosy długie i włosy krótsze, więc będzie jedna fryzura będzie po prostu bardziej skręcona, druga będzie... A ja mam jeszcze jedno pytanie. Czym będziesz utrwalał te fryzury? Bo to też jest lakier, ważne. Przede wszystkim lakier. Pierwsze utrwalenie to jest nawilżenie. Jeżeli dobrze nawilżymy włos, ten włos nawet przy złej pogodzie będzie dalej stabilny, tak? Bo to wszystko w zależności od odżywiania, od nawilżenia włosów. Dobrze, to my jeszcze będziemy tutaj oczywiście do was wracać i podziwiać efekty. Już zresztą są one imponujące, ale na pewno będzie jeszcze lepiej. A teraz zapraszamy państwa na szczegóły prognozy pogody. Zobaczmy, jaka pogoda będzie nam cię towarzyszyła w ten wyjątkowy, miłosny dzień. Dzień dobry, Wioletta Biskup. 14 lutego strzeż się amora zakochanego. To właśnie dziś walentynki, najbardziej słodkie, miłe i zdecydowanie czerwone święto zakochanych. W tym miłym klimacie sprawdźmy, co z naszą pogodą. Dziś przeważający obszar kraju znajdował się będzie pod wpływem wyżu. Jedynie na północno-wschodnich i wschodnich obrzeżach Polski zaznaczać się będzie płytka zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem znad Rosji i tutaj oddziaływać będzie mało aktywna strefa ciepłego frontu atmosferycznego, a z północnego zachodu zaczną docierać cieplejsze masy powietrza. Do południa temperatura odczuwalna, -4 kreski w centralnej Polsce, -2 w Poznaniu i podobnie we Wrocławiu. Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów. A w wielu miejscach, głównie na zachodzie Polski, mamy szansę na przewagę prawie bezchmurnego nieba. Jedynie na północnym wschodzie i wschodzie może wystąpić zachmurzenie, słabe opady śniegu, deszczu oraz niebezpiecznej marznącej mrzawki. W ciągu dnia odczuwalnie -1 kreska w Warszawie, 1 na plusie na Pomorzu i -1 w okolicach Krakowa. Zobaczmy również na mapę Dolnego Śląska. Po lokalnie bardzo pochmurnym i mglistym poranku w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej do południa w naszym województwie będzie pogodnie, dość bezchmurnie i możemy liczyć na te przyjemne słoneczne chwile. Na termometrach przed południem -2 stopnie Celsjusza we Wrocławiu oraz Legnicy i 0 stopni w Kłodzku. Dziś po południu pogoda nie ulegnie większej zmianie. Nadal słońca będzie nam pod dostatkiem i opadów nie musimy się obawiać. Zrobi się nieco cieplej. 2 kreski na plusie we Wrocławiu, 1 w Głogowie oraz Świdnicy. Ciśnienie będzie się wahać. W południe wyniesie około 1025 hektopaskali. Wiatr, przewaga z kierunków wschodnich, słaby. Od 5 do 15 km na godzinę. Warunki drogowe dobre, jedynie rano w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej może być mglisto. Biometr korzystny, spora dawka promieni słonecznych zapewni nam dobre samopoczucie. Drodzy państwo, dzisiejsza pogoda na ten dzień zakochanych naprawdę znakomita. Słońce nas dziś nie opuści, a więc spacer z wybranką serca przed romantycznym wieczorem jak najbardziej wskazany. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym wydaniu prognozy pogody.
Rozmawialiśmy już o miłosnych filmach, o fryzurach na walentynki, a teraz porozmawiamy o innych propozycjach na spędzenie tego wyjątkowego dnia, a rozmawiać będziemy z Miss Wrocławia 2016 Natalią Kasprzak. Natalio, powiedz nam, jakie ty masz plany na spędzenie dzisiejszego miłosnego, wyjątkowego dnia? Mój chłopak aktualnie jest na Erasmusie w Anglii, także zapewne będę je spędzać przez Skype'a z kieliszkiem wina w ręku. Wykorzystanie tych nowych, nowoczesnych technologii, widzę. No tak. Takie są czasy. A powiedz w ogóle, lubisz ten dzień, lubisz to święto? Obchodzisz je co roku? Tak, myślę, że nawet jak każda kobieta, no może lubi być obdarowywana prezentami. Nie zaprzeczę. Ale myślę, że to też... Czy jakaś osoba nie lubi być obdarowana prezentami? Ja lubię obdarowywać. To sprawia więcej przyjemności. O. No tak, no dawanie prezentów także daje dużo radości. No, powiedz w takim razie, może jakieś pamiętasz takie niefajne walentynki w swoim roku, w swoim życiu, ale niekoniecznie smutne, ale takie jakieś wyjątkowe. Że była taka wtopa. Szczerze, muszę przyznać, że... Wszystkie były udane. Nie pamiętam, żeby jakieś walentynki były szczególnie nieudane. A jeżeli kiedyś może takie były, chociaż ich nie pamiętam, no to faktycznie musiałam je wyrzucić z pamięci. A co w takim razie przygotowałaś na prezent dla swojej drugiej połówki? Czy robisz coś sama na przykład, czy kupujesz? Bo właśnie w tym okresie w sklepach pojawia się dużo specyficznych, że tak powiem, prezentów walentynkowych. Jak wybierasz coś? Natalia czeka na prezent, a nie przygotowała. Chłopak czeka na prezent, ale to raczej nie mogę zdradzić za wiele. No tak, no prezentu nie będziemy zdradzać. Tak, nie byłaby już to niespodzianka. Między innymi. A powiedz mi, jakie są twoje wymarzone walentynki? Czy takie na bogato, żeby chłopak ci zabrał do Paryża i pod wieżą Eiffla ci się oświadczył, czy nie? Wręcz przeciwnie, skromnie? Myślę, że to już bardziej powinniśmy zostawić w jego ingerencji. Ale twoje marzenia, więc chcę się powiedzieć, jakie są twoje marzenia, takie walentynki? Nie wymagam czegoś wiele, wystarczy wino, świece. Chyba teraz jesteśmy też tak zabiegani, że tak naprawdę ten moment, kiedy możemy być razem, jest też takim dużym prezentem za to, że możemy właśnie ten czas spędzić razem po prostu. Tak, właśnie. To jednak daje nam coś więcej, prawda? Cześć kochanie, pozdrawiam cię bardzo. Daje nam to wszystkiego najlepszego. Słucham? Daje nam to coś więcej. I twoim zdaniem, czy bardziej wagę przykładają mężczyźni, czy kobiety do tego święta? Kto bardziej się stara, kto przyjmuje tą inicjatywę? Czy to właśnie mężczyzna zaskakuje swoją ukochaną i przygotowuje dla niej jakąś niespodziankę? Czy to jednak kobietom zależy, żeby dodać troszeczkę też może pikanterii w związku i tej romantyczności? I o to dba. Myślę, że bardziej kobiety przykładają do tego dnia jednak uwagę, z tym, że no faceci nie powiem, bo starają się, prawda? Bywają też spontaniczni, tak? Tak, właśnie. Dobrze, może powiedz jeszcze tak w ramach przypomnienia właśnie, jak to było zostać Miss? To było coś cudownego. Mhm. Dlaczego w ogóle zabrałam udział w tym konkursie? Chciałam właśnie pójść na scenę i poczuć tą adrenalinę. To jest naprawdę fajne uczucie. Stajesz się na scenie przed tłumem ludzi i co więcej właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, poczułam tą adrenalinę. A ja lubię takie... Adrenalina, ale czy też szczypta tej rywalizacji? Bo też gdzieś kiedyś usłyszałem, że dziewczyny nie malują się dla mężczyzn, tylko też i dla kobiet, aby inne zazdrościły i między sobą mogły rywalizować. Czy skąd jest? Ty bierzesz te smaczki? Dużo się obracam wśród ludzi, dużo słyszę. A mój chłopak też tak mówi czasem. Czy to jest prawda? Czy coś w tym jest? Coś w tym jest, z tym, że nie powiem, bo w większości to w sumie... Chcę się czuć piękna dla mojego mężczyzny, a nie dla innych kobiet. To dla niego zawsze się przystrajam, przygotowuję dla niego, a nie dla innej kobiety, żeby, nie wiem, zazdrość wzbudzić. Ale ten element rywalizacji pewnie na takich konkursach jak Miss występuje. Tak, tak. Chcę się w ogóle podobać ludziom, kobiety. Chcą się podobać innym osobom, więc jak najbardziej. A powiedz, jak to, że zostałaś Miss, przełożyło się teraz na twoje życie? Czy na przykład, nie wiem, jesteś modelką, czy w jakichś sesjach bierzesz udział, czy to zamknięty temat? Jak to wygląda? Czy po prostu wrota kariery się otworzyły od tego czasu?
W tym momencie właśnie pomagam różnym fotografom budować ich portfolio. Co więcej, nie tylko idę na właśnie casting do jednego, do jednej agencji modelek, ale to nie będę mówić, nie chcę zapraszać. Nie zapraszamy. Właśnie. Wystąpiłam na kilku pokazach. Coś na pewno mi pomogło, prawda? Nie sądziłam w ogóle, że wygram taki konkurs. Co więcej, jak byłam mała, oglądałam dziewczyny, które występowały właśnie na scenie. Nie sądziłam, że ja kiedyś mogę się tam znaleźć. Często tak jest, że te ścieżki później... Wygrałaś konkurs bardzo prestiżowy, jesteś Miss Wrocławia, ale te ścieżki później się rozchodzą. Że albo dziewczyny idą w całkowicie innym kierunku, czy ty dalej planujesz wiązać swoją przyszłość właśnie z modelingiem, czy jednak rozgałęziasz troszeczkę te dziedziny swojego życia, że chciałabyś pójść w innym kierunku, a traktujesz to jako przygodę, fajną zabawę? Była to dla mnie raczej fajna przygoda, z tym, że będę dalej coś robić w stronę modelingu, ale nie chcę do tego przykładać większej uwagi. Dlaczego? No, ponieważ w przyszłości, no... Bo to studiujesz może też, prawda? Tak, właśnie, studiuję. Przypomnij, co studiujesz? Wczoraj studiuję towaroznawstwo na Uniwersytecie Przyrodniczym. Wczoraj właśnie miałam ostatni egzamin, także już sesja jest znana. Tak, to ty bardziej szczęśliwa walentynki. Walentynki, dokładnie. Życzymy udanych walentynek. Przypomnijmy, naszym gościem była Natalia Kasprzak, przepraszam, Miss Wrocławia 2016. A my już teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę i za chwilę wracamy. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy 14 lutego, o czym mówimy przez cały program, ale to nie jest tylko taki dzień, kiedy naszą miłość możemy okazać bliźniemu, ale na przykład ziemi. I właśnie o tym, o ekowalentynkach rozmawiać będziemy z panem Dominikiem Dobrowolskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Dominiku, czym jest akcja ekowalentynki i dlaczego właśnie pomysł, żeby w te walentynki się rozpoczynała? Te działania związane z ochroną środowiska możemy prowadzić cały rok. Także nie ma tutaj specjalnie żadnej okazji do tego, żeby akurat dzisiaj robić, ale no, w każdym razie 14 lutego no, deklarujemy pewne dobre uczucia. W związku z tym jest świetna okazja, żeby też zadeklarować te dobre uczucia, skierować je do Ziemi. Ziemia to jest kobieta, Gaja, więc pamiętajmy o tym, że dla niej też możemy coś dzisiaj dobrego zrobić. To jest 7. edycja, rozumiem, już akcji. Tak. Czy z roku na rok coraz więcej osób dołącza się do tego pomysłu? Ekowalentynki to bardzo proste działanie. W całej Polsce w tym dniu rozdawane są serduszka, nie tylko baloniki, kwiatuszki, wstążeczki, ale również takie na przykład lizaczki, gdzie jest napisane kocham cię, ale rozdawane są nie dlatego, że po prostu je rozdajemy, tylko zbieramy baterie. Ci, którzy przynoszą baterie, a warto przypomnieć, że baterie to są odpady niebezpieczne, jeżeli trafią do ziemi, to ją po prostu zatrują. I ci, którzy przyniosą te bateryjki, dostają takie właśnie lizaczki, pierniki, cukierki, ciasteczka w kształcie serca w podziękowaniu za to, że zrobili coś dobrego dla ziemi. A te wszystkie baterie, które zbieramy właśnie w tego typu pojemnikach, których jest kilkanaście tysięcy w całej Polsce, po prostu się wypełniają, a później te bateryjki trafiają do recyklingu. No właśnie, a jak taki pojemnik, takie pudełko można zdobyć? No przede wszystkim można się skontaktować ze mną. Ja się nazywam Dominik Dobrowolski, organizuję ekowalentynki w Polsce. W tym momencie ponad 100 miast, różnego rodzaju organizacje, i szkoły, i przedszkola, i osoby prywatne, i media, i firmy zgłosiły się, chcąc brać udział w tej akcji. I wystarczy po prostu zadeklarować, tak, chcemy zbierać baterie, wówczas wystarczy się ze mną skontaktować. Na mojej stronie jest dokładny adres, w jaki sposób trzeba się zgłosić do akcji. I bez względu na to, czy mamy 14 lutego, czy 31 grudnia, takie osoby zostaną jakby zarejestrowane i następnie te pojemniki zostaną wysłane. Jeszcze tutaj przed rozmową z Wami rozmawiałem z organizatorem planu, który powiedział, a czy my dostaniemy też taki pojemnik, więc oczywiście telewizja Echo dostaje taki ode mnie
pojemnik i w prezencie jednego lizaka, bo jeszcze będzie losowanie. Jeszcze nie przynieśliście żadnej baterii. No więc właśnie, nie zasłużyliśmy. Jak pojemnik będzie wypełniony, to tutaj obiecuję, że przyniosę dobre lizaki dla całej ekipy. A jeden lizak jest za cały karton? No, nie przesadzajmy. Panie Dominiku, proszę powiedzieć, jak to wygląda przez te lata w liczbach? Ile ton już takich baterii udało się zebrać w ramach tej akcji? To najpierw powiem, jaki mamy problem. Mhm. Generalnie w każdego roku produkowanych jest, słowo produkowanych oznacza, my kupujemy w sklepach, czyli kupujemy nabywamy w sklepach coraz te baterie, więcej. A później je jakby wyrzucamy 600 milionów sztuk baterii. No, jeżeli ktoś się tym tematem nie zajmuje, to ta faktycznie liczba może wydawać się dosyć abstrakcyjna, ale 600 milionów sztuk to jest ponad 12 tysięcy ton baterii. A teraz tak, co mamy w bateriach? Nikiel, kadm, ołów, srebro, mangan. Generalnie rzeczy, które jeżeli się dostaną do środowiska, no to po prostu to środowisko zatrują. I mamy z tym faktycznie bardzo duży problem, dlatego że Polacy jeszcze są nienauczeni do tego, żeby odseparowywać baterie od zwyczajnych śmieci komunalnych. To, na co zwracam uwagę, to, że po prostu wyrzucamy baterie do kubła na śmieci, a później już te baterie są nie do odzyskania. Nikt ich z tych śmieci zmieszanych nie usunie. I teraz tak, mamy te ponad 12 tysięcy ton każdego roku baterii. Zgodnie z prawem odzyskujemy 45%, ale to oznacza, że 55% trafia na wysypiska. Jeżeli trafi na wysypiska, trafiają na wysypiska, to później trafiają do wody, do gleby i zatruwają to wszystko, co jest wokół nas. Zatem no i nas mój cel jest taki, żadna bateria, bo nie chodzi tutaj o jakąś bardzo głęboką, skomplikowaną edukację ekologiczną. Najprostsze działania. Żadna bateria nie powinna trafiać do koszy na śmieci. Więc co możemy zrobić jako tacy zwyczajni konsumenci? To nawet do słoika zbierać te bateryjki, czy do przeciętej butelki PET, czy do jakiegoś pudełeczka, a później te baterie można oddać. W wielu szkołach się prowadzi akcje, w wielu sklepach się prowadzi zbiórki baterii, u zegarmistrzów można oddać baterie, a nawet można się przyłączyć do ekowalentynek i wówczas przez cały rok w tego typu pojemniczkach można te baterie zbierać. A co jest najważniejsze, jeżeli tego typu pojemnik zostanie zapełniony, to odbiór tego pojemnika będzie też bezpłatny. W związku z tym to chyba nie stanowi żaden problem, żeby przyłączyć się do akcji i dzisiaj w świętego Walentego zrobić coś dobrego dla Matki Ziemi. To też jest uczucie pozytywne. Panie Dominiku, ja się jeszcze tylko chciałam zapytać, co się później dzieje z tymi bateriami wszystkimi, wszystkie które zostaną zebrane? Wszystkie te składniki baterii, które w nich występują, można z powrotem odzyskać. To znaczy baterie, te jakby bardzo toksyczne elementy można zutylizować, czyli nie doprowadzić do tego, żeby zatruły ziemi, a na przykład mangan, nikiel, kadm, ołów, srebro, rtęć można odzyskać i ponownie użyć, czyli mówiąc krótko, poddać baterie recyklingowi. Tak, czy szeroko pojęty Przypomnę, recykling. Mamy każdego roku 600 milionów sztuk baterii w Polsce. Tylko w Polsce. Ja nie mówię o całym świecie, bo to są ilości już zupełnie astronomiczne. Najważniejsze, żebyśmy nie wrzucali baterii do śmieci, żebyśmy je odseparowywali, a później, żeby przekazywać je w ręce tych, którzy prowadzą recykling. No między innymi zachęcam do przyłączania się do ekowalentynek. Ja powiem tak, do tej pory przy każdej akcji udaje się zebrać około 10-15 ton baterii. To jest kropla w morzu, ale chodzi o to, żeby ten nawyk segregowania, może inaczej, nawyk niewyrzucania do pojemników na śmieci był takim normalnym. Po prostu mamy bateryjkę, więc do jakiegoś pudełeczka małego ją wrzućmy i już zrobimy bardzo dużo dla środowiska. Takich zachowań powinniśmy się nauczyć, ale czy poza ekowalentynkami jeszcze walentynki jako walentynki spędza pan? No, ja powiem tak, no, w moim domu to wszyscy segregują, ale ja mam takie dosyć paskudne dzieci, które jeżeli ja mówię o ochronie środowiska, to zawsze jestem na świeczniku. Zawsze, jeżeli nawet coś małego zrobię, co jest niezgodne. Tak, więc no, mam takiego syna, który ciągle mnie obserwuje, że no, za późno zakręcę kran, albo zdarza mi się nie wyłączyć światła. Och, gdzieś. No, prawdziwa wiadomo, zbrodnia. Gdzieś tam, to od razu mówi, ty jesteś ekologiem.
Ty się tak, no więc... Bo dzieci naśladują. Naśladują i piętnują i są dobrymi obserwatorami. Tak, w związku z czym mam dobrego tutaj takiego Cerbera, który nade mną czuwa, żeby jeszcze bardziej być ekologicznym. Natomiast ja powiem tak, nie powinniśmy się specjalnie tak epatować tą ekologią. Dla mnie ochrona środowiska to są po prostu zwyczajne, rozsądne, codzienne działania. Jeżeli chcemy żyć w czystym środowisku, to po prostu tego środowiska nie zaśmiecajmy. Jeżeli chcemy, żeby te baterie nie trafiały do wody, to po prostu je segregujmy. Używajmy akumulatorków, żeby czasami ograniczyć ilość baterii. To jest taka druga zasada recyklingu, żeby po prostu mniej zużywać tych materiałów i to wszystko. Panie Dominiku, w tym momencie musimy kończyć. Ja jeszcze tylko powiem, że akcja ekowalentynki, to zresztą chyba w sumie najdłuższe walentynki, bo rozpoczyna się dziś, kończy 22 kwietnia w Dzień Ziemi. Tak. Zachęcamy oczywiście każdego do udziału. Naszym gościem był pan Dominik Dobrowolski, organizator akcji ekowalentynki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. A państwa zapraszamy na dalszą część programu. Dziękuję. Poranek z Echo 24 wciąż trwa i po raz kolejny połączymy się już po raz trzeci i ostatni z naszą koleżanką Martą Laburdą. Marto, jesteś już w kwiaciarni prawie 2 godziny. Czy udało ci się skomponować bukiet dla swojego ukochanego? I czy w ogóle kobiety też wręczają mężczyznom bukiety? Tak, właśnie o tym teraz będziemy rozmawiać, bo wiemy już, jakie kwiatki panowie mogą dać swoim drugim połówkom. No to teraz rada dla pań. Czy panom w ogóle wręcza się kwiaty? Jeśli tak, to jakie? No nikt nie zabroni kobietom wręczać kwiatów. Są one wskazane, niektórzy to lubią mężczyźni. Aczkolwiek na walentynki dałabym sobie spokój. Są inne fajniejsze rzeczy, ewentualnie z kwiatków doniczkowe, amaryllis z serduszkiem, który długo będzie stał sobie w oknie i cieszył wszystkich oko. Balonik z serduszkiem. Jeżeli chodzi o kwiaty stricte dla mężczyzn, które są bardziej przeznaczone, to gerberki, goździki, anturium, których w tym momencie nie posiadamy. To tyle. No. Wiele różnych, ale powiedziała pani, że niekoniecznie na walentynki. Na jakie okazje panie kupują panom bukiety kwiatów? Sądzę, że są to głównie imieniny i to takich mężczyzn już w wieku dojrzalszym niż tych dzisiejszych, także naszych mężczyzn. Imieniny, jakieś zdanie dyplomów magisterskich, doktoranckich dla doktorów naszych, w podziękowaniu właśnie za leczenie dla doktorów. Z takich bardziej już takich starszych chyba świąt bardziej niż takich teraz komercyjnych typu walentynki. Jest jeszcze wcześnie, panowie, czy na przykład panie, jeżeli chcą, pewnie jeszcze będą dziś wybierać się do kwiaciarni, tak więc może taka przestroga, jakich kwiatków nie powinno się dawać na walentynki, jeśli chodzi właśnie o znaczenie kwiatów. Przede wszystkim nie dajemy nieświeżych kwiatów, to jest taka pierwsza zasada, ale ominąc właśnie, że to jest taka miłość, to unikać przede wszystkim żółtych, mimo wszystko. Dlaczego żółtych? No właśnie, to jest nieszczera miłość, zazdrość, niepokój jakiś, który może towarzyszyć związkowi. To jest taki kolor właśnie zarezerwowany bardziej na imieniny niż na takie szczególne święto, które jest w dniu dzisiejszym bardzo różowe i czerwone. Tak więc taka przestroga, jeśli sami też nie jesteśmy pewni co do znaczenia kwiatów, co do symboliki. Tutaj też taka rada, że ewentualnie wtedy możemy połączyć kwiaty z innymi, możemy skomponować taki kolorowy bukiet, wtedy też kwiatki tracą na znaczeniu, tak przynajmniej radzą floryści z Wrocławia. Marto, ja czekam na amaryllisa bądź anturium. Nie wierzę w to, żebyś wróciła z takiej kwiaciarni bez amaryllisa dla mnie. A z Martą, Marciu, dziękujemy. Już Martę zobaczymy po raz kolejny w redakcji. Już nie w kwiaciarni, a Arek, jak widać, skorzystał tutaj z wypowiedzi Marty, z tego, co nam mówiła. Nauczył się nowych nazw kwiatków, to bardzo dobrze. A my już teraz zapraszamy na krótką przerwę, po której przegląd prasy i Marian Maciejewski. Witam. Gangster Oława zatrzymany, donosi Gazeta Wrocławska, ukrywał się na wsi. I kto to jest Oława? Ja już zapomniałem, że taki człowiek kiedyś był w latach 90. zatrzymany za kradzieże samochodów w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. Sądzony, uznawany był za rezydenta mafii pruszkowskiej na Dolnym Śląsku. Na początku lat 90. wyskoczył przez okno w czasie przesłuchania prowadzonego przez Wrocławską prokuraturę.
Ja pisałem parę tekstów o nim, między innymi byłem u niego, ponieważ postać bardzo, bardzo barwna, dużo o nim mówiono, byłem ciekaw, co on sam, żeby zweryfikował te opowieści. Ale jedna ciekawostka, skoro mówimy dzisiaj o kwiatkach, no bo walentynki, to teraz jeden kwiatek opowiem. Kiedyś naszli go policjanci, stukali do drzwi, on się zorientował, że policja miał nielegalny pistolet, więc wykorzystując moment, to nawet już nawet wyszli, wykorzystując moment, że oni szukali tu i ówdzie, przez okno wyrzucił pistolet. Policjanci szukają, nagle skrobanie do drzwi, policjanci otwierają, pies z pistoletem w zębach aportował. To jeśli chodzi o niego, a tutaj za co zatrzymany w wiosce pod Wieluniem, to jest koło, niedaleko Łodzi. Oława miał pójść do więzienia za dwa przestępstwa dokonane w 2011 roku. Za jakie? Próbował zastraszyć właściciela dmuchanego zamku dla dzieci. Chciał, żeby on zamknął biznes, ponieważ znajomy Oławy miał podobny biznes, więc żeby konkurencję zwalczyć, to jedno. A drugie ukarał, w cudzysłowie, oławskiego wulkanizatora 100-złotową karą za to, że musiał czekać w kolejce i żądał tej właśnie takiej zapłaty, ale wulkanizator się nie przestraszył. Zatrzymany został w takich okolicznościach może zaskakujących jak na gangsterę, ale wiemy, że we Włoszech mafia też są łapani w różnych takich dziwnych, już niebohaterskich okolicznościach. Ukrywał się za komodą, tam była taka płyta gipsowa, jakiś schowek, wnęka i w tej wnęce siedział przycupnięty, ale policjanci jednak go tam namierzyli, wypatrzyli. I to tyle, jeśli chodzi o historię Oławy. Kimso z Morawskim, Związek Zawodowy Solidarność popiera Cezarego Morawskiego na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego i zagroził, że jeżeli dojdzie do odwołania, to oni będą protestować. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Jedna grupa chce odwołania dyrektora, a druga grupa jej grozi protestami. Protestowali zresztą, protestują, a druga grupa grozi protestem, jeśli będzie odwołany. Czyli istny teatr i to właściwie można powiedzieć bardzo, bardzo polski, bo gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Osiedla przeciw... To obydwie gazety o tym piszą, i Wrocławska, i Wyborcza Wrocław. Osiedla przeciwmyśliwym. Mieszkańcy i aktywiści protestowali w weekend przeciwko strzelaniu do bażantów na Wojnowie. Były polowania na niedzielę. Koło łowieckie Wieniec zaplanowało polowanie na bażanty na wałach w pobliżu lasu Wojnowskiego. I myśliwi wysłali do zarządu osiedla Strachocin-Swojczyce, Wojnów, informację, że będą strzelać, więc należy ostrzec mieszkańców, by byli ostrożni. Proszę Państwa, no to już też jest taki kabaret, teatr inny, w innym wydaniu. No bo to chyba nie ludzie powinni być ostrożni, tylko myśliwi. Myśliwi powinni uwzględniać, że ludzie mogą, no bo co ludzie mają słuchać i kulić się, unikać, jak będą strzelać, to będą unikać kul. No, można i tak, to Gazeta Wyborcza Wrocław. I jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Wrocław i skarby archeologiczne, Gazeta Wrocławska, jest tutaj, opowiada, czy pisze Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego, o takich wydarzeniach, odkryciach archeologicznych. W roku 1886 robotnicy, którzy wydobywali piasek na Zakrzowie, wtedy w Zakrzowie, bo nie było jeszcze przyłączone do Wrocławia, natrafili na kamień, później drugi, następny, i okazało się, że pod tym kamieniem to był grób z przełomu III i IV wieku naszej ery, i tam precjoza znaleziono przy takim, no przy właściwie kościach, bo tylko tyle zostało z niego, a właściwie nie wiem, czy nawet zostały te kości, ale był tam pochowany jakiś mężczyzna, prawdopodobnie lokalny władca. Później na Partynicach, gdy budowano drogę w 1936 roku, znaleźli robotnicy zbiory bursztynu.
bursztynu od mniej więcej 1240 do 1760 kg. Trudno powiedzieć, bo źródła różnie podają. Zostało u nas we Wrocławiu, można oglądać, ale tylko 4,5 kg bursztynu z dawnych czasów. Wrocław i Skarby Archeologiczne, Gazeta Wrocławska. A Janny dzisiaj tyle. Życzę szerokich uśmiechów od pań dla panów i od panów dla pań z okazji walentynek. Dziękuję bardzo. Nasza redakcyjna koleżanka Patrycja Nawrocka jest już z nami. Patrycjo, co nasi widzowie będą mogli zobaczyć dzisiaj w informacjach Echo 24 o 18? No witam was serdecznie w tej pięknej, czerwonej atmosferze. No dzisiaj walentynki, jak już wiemy, jak już widać. Ja prześledzę historię świętego Walentego, no bo zainteresowało mnie, że jest patronem wszystkich chorych psychicznie. To musi za tym stać bardzo interesująca historia. Czy myślisz, że te święta, przepraszam ci, wedę słowo, mają jakieś powiązanie? To się wiąże podobno właśnie. To się wiąże, do tego ja odkryję to. Ponoć na Dolnym Śląsku jest jedna z relikwii świętego Walentego. Ja tam pojadę i pokażę państwu i obraz świętego Walentego i tam, gdzie jest przechowywana relikwia. Czyli w skrócie miłość odbiera nam rozum. Być może. Następne, co zobaczycie państwo w 18 wiadomościach, to wykłady TEDx. To polska wersja słynnych TEDów. TEDy to są światowe wykłady, które nie dość, że są naukowe, to jeszcze są wielkim show. Jest to wiedza przekazywana poprzez świetne wystąpienia, poprzez świetnych mówców. I polska wersja odbywa się też. Dzisiaj we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Bankowej będą takie wykłady. Będzie można porozmawiać z robotem na przykład. Więc będziemy również w tym miejscu. No i przypominamy, że to ostatnie dni składania wniosków do wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Do 17 lutego można je składać. My przypomnimy jeszcze ostatni raz, jaką przebyć drogę, żeby je złożyć i jakie projekty są najbardziej mile widziane. No i przyjrzymy się nowej aplikacji do płacenia za parkingi w centrum Wrocławia, City Park Application. Dziękujemy, Patrycjo. Państwa zapraszamy na informacje o godzinie 18 i już 19, teraz także 20, 21. do fryzjera i do kuchni. Zostańcie razem z nami. Dziękujemy ci, Patrycjo. Udanych walentynek życzymy. Loki, koki, fale, czyli szaleństwa na głowie, na włosach, we włosach pana Wojciecha. Panie Wojciechu, co nam udało się zrobić? Tu już mamy fryzurę skończoną u pierwszej modelki. Tak, propozycja skręconych włosów, tym bardziej, że tutaj dziewczyna ma fajne, podatne włosy. Zostały nawilżone olejkiem arganowym przed skręceniem. Tutaj też zabawa z dłuższymi włosami. Idzie to nawet sprytniej, jeżeli chodzi o zakręcanie, bo tutaj bawimy się takim skrętem od połowy, czyli ten włos jest bardziej nakręcany w połowie, żeby tylko je złamać i nadać jeszcze większej objętości przy włosach długich. Czyli to taki będzie kontrolowany bałagan na głowie. Dokładnie. Nie chciałam użyć słowa bałagan, ale wiemy, o co chodzi. Dokładnie. Artystyczny nieład. Dokładnie, tego słowa mi zabrakło. Tak, żeby jednak te włosy dzisiaj były bardzo fajnym takim elementem do dzisiejszego wieczoru, do dzisiejszego dnia. Ta fryzura zajęła nam ile czasu? No z takim wydłużeniem, ale tak ogólnie takie skręcenie włosów to jest maksymalnie 15-20 minut. A bo chciałam zapytać, czy to jest jedna z tych fryzur, kiedy dziewczyna umawia się na 19, a przychodzi o 21? Nie. Myślę, że każda kobieta jest w stanie bardzo szybko sobie fajnie poradzić z tym sprzętem, jak również w tej chwili z prostownicami, którymi można podkręcać włosy, można je prostować. Teraz w ogóle jest zalecana objętość, tak? Nie? Wojtku, dziękujemy ci bardzo. Przypomnę, naszym gościem był Wojciech Walczak, który przygotowywał włosy naszych modelek na dzisiejszy walentynkowy wieczór. Które są już gotowe na randkę. A my teraz przenosimy się do kuchni, gdzie Szymon Króluje. Czubkiewicz. Tak.
Tak. Madzia i Simon. Dzień dobry, Simon Cooks już tutaj dla nas ciasteczka przygotował. Są pięknie ozdobione. Powiedzcie, moi drodzy, na koniec, na podsumowanie, co dzisiaj przygotowaliśmy. Dzisiaj były... Walentynkę dla Echo24. Właśnie, może ty operator pokaże tą wyjątkową deskę, te ciasteczka. To jest dla Echo24 specjalnie dla całej ekipy. Podzielimy się. Walentynki od nas, oczywiście. Więc mamy Echo 24 walentynki. Słuchajcie, proste rzeczy i super zabawa przede wszystkim, prawda? No fajnie, myśmy się naprawdę dobrze bawili. Ja się wciągnęłam. Co prawda te takie jednolite są moje, łatwo rozpoznać. Te bardziej artystyczne Szymona. Magda, gdzie schowałaś miskę? Miskę umyłam już. Czy wszystko oblizałaś sama? No już teraz nie będziesz oblizywał, teraz już będziemy jeść gotowe ciastka. Przypomnijmy, że jeszcze są te dla Ewy. Wyszły to fajnie. Dla Ewy, tak? Tak, nawet owsiane fajnie wyszły w kształcie serca. Do owsianych można dodać też troszeczkę konfitur, tak? Można dodać troszeczkę konfitury. Ja chciałam, ale powiedzieli, że absolutnie nie, bo mają być zdrowe. Ale zdrowe, ale czasami też przecież im mniej, tym więcej, tak? Dziękujemy wam, moi drodzy. Będziemy wracać i będziemy jeść te pyszne ciastka. A Państwu dziękujemy za dzisiejszy poranek i zapraszamy na następny. I życzymy dużo, dużo miłości w tym dniu. Do zobaczenia.